sesję. Proszę zacząć dalej. Jesteśmy w temacie dyskusji. Czy ktoś chciałby jeszcze z Państwa zabrać głos w sprawie punktu, który rozpatrujemy? W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 51, łamane przez 295/2014 Rady Gminy Jednolotnisko z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę Rady Gminy Jednolotnisko nr 17, łamane przez 88, łamane przez 2003 z dnia 5 listopada 2003 roku w sprawie realizacji inwestycji gminnych. Podstawa prawna. Rada Gminy Jednolotnisko uchwala następuje. Paragraf 1. W związku z wniesieniem przez prokuraturę rejonowego Radomia w dniu 4 lipca 2014 roku skargi na uchwałę Rady Gminy Jednolotnisko nr 17, łamane przez 88, łamane przez 2003 z dnia 5 listopada 2003 roku w sprawie realizacji inwestycji gminnych przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargą prokuratora rejonowego Radomia w Radomiu wraz z odpowiedzią na skargę. Paragraf 2. Udziela się odpowiedzi na skargę w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. W celu wykonania uchwały upoważnił się pana Tadeusza Kurowiecka, przewodniczącego Rady Gminy Jednolotnisko, do przekazania skargi i odpowiedzi na skargę wraz z aktami sprawy z Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie oraz do reprezentowania Rady Gminy Jednolotnisko w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji w przedmiotowej sprawie z prawem do udzielenia pełnomocnictwa profesjonalnemu lub pełnomocnikowi. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chce za podjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Nie było wstrzymujących się, bo przeciwnych. Głosowanie wzięło udział 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Zamykamy ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do następnego. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Otwieram dyskusję. Może na początek przeczytam opinię pani mecenas, jaką złożyłam swego czasu. Pan czytał, że takie ma miejsce, jakaś zmiana między była między wojewodą a chyba panem burmistrzem, czy nie wiem. I otrzymał pan jakąś odpowiedź, prawda? I do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy to, co pan chce znowuż czytać, a powinniśmy to otrzymać, żeby się do tego ustosunkować. Powiem więcej. 25 czerwca wystąpiłem do pana, czy przyszła jakaś odpowiedź w tej sprawie. I do dnia dzisiejszego nie otrzymałem. To tak samo jak z panią Maciejewską i innymi historiami się odbywa, że pan sam nawet nie odpowiada na pytanie, które. I myśmy nic innego, tylko należałoby przysłać i nam to dać. Tą odkładkę, którą pan otrzymał prawdopodobnie od pani mecenas. A pan tego nam nie dał. No w takim razie powiem tak, jaka geneza jest tej skargi. Ja nie wiem, czy ona w ogóle tej uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego. Jak Państwo wiecie, pan wójt, to o tym informowałem, złożył do biura prawnego wojewody zapytanie, czy radny Maciej Frączek może łączyć świadczenie z pełnieniem funkcji, chociaż jak wiemy, wcześniej o takim czymś wiedział na początku, kiedy to było robione, zakładane ta sprawa. No, nie zwrócił się do swojego prawnika, do swojej obsługi, mamy przecież obsługę prawną, więc zwrócił się tam. Więc biuro prawne napisało do niej informację, żeby wyjaśnił, o co tu chodzi. Odpowiedziałem odpowiednio.
także jakie są procedury w danym czasie były prowadzone i korespondencję bardzo krótko prowadziłem z obsługą prawną wojewody. W międzyczasie pozwoliłem sobie wystąpić do pana Macieja Frączka, żeby wyjaśnił tą kwestię, też to było czytane, wyjaśnione, do dyrektora sztuk, żebym się próbował, i między innymi do pani mecenas. Uważam to za stosowne, bo też nie musiałem, mówię, skoro w zasadzie jest już wysłane wyżej, to po co będziemy zajmować się opinią prawną na niższym szczeblu, skoro od razu uderzamy na wyższy szczebel. No ale pani mecenas napisała tę opinię, mamy ją, dołączamy jako załącznik, żebyście państwo mieli jakiś problem, tak jest między opinią pani mecenas. I tyle. Dziękuję. Przeczytać. Opinia prawna w przedmiocie zgodności z prawem świadczenia usług udostępnienia internetu dla szkół podległych gminie przez radnego gminy Jedlnia-Lednisko pana Macieja Frączka. Opinia została sporządzona przez aplikanta Radcowskiego Anetę Guza-Wójtowicz pod nadzorem radcy prawnego Kazimierza Wlasło na zlecenie przewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Lednisko pana Tadeusza Brobiecy. Pierwszy, przedmiot opinii. Przedmiotem opinii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle istniejącego stanu faktycznego oraz obowiązujących uregulowań prawnych radny gminy Jedlnia-Lednisko pan Maciej Frączek naruszył zakaz z artykułu 24f ustęp 1 ustawy o samorządzie gminy, to jest zakaz prowadzenia przez radnych działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy poprzez zawarcie umów na dostawę internetu do szkół na terenie gminy Jedlnia-Lednisko. 2. Podstawa prawna. Pierwsza, ustawa o samorządzie gminy z dnia 8 marca 1990 roku. 2. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw. 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku, przepisy wprowadzające ustawę kodeks wyborczy. 3. Stan faktyczny. Pan Maciej Frączek jest radnym Rady Gminy Jedlnia-Lednisko kadencji 2010-2014. We wrześniu 2012 roku pan Maciej Frączek zawarł 3 umowy świadczenia usług Tranet, to jest usługi obejmujące stały niesymetryczny dostęp do internetu oraz stały adres IP z następującymi adresami. A. Z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Jedlnia-Lednisko, B. Z Publiczną Szkołą Podstawową w Uzowicach, C. Z Publiczną Szkołą Podstawową w Słupicy. Zgodnie z zapisami wyżej wymienionych umów na korzystanie z usług świadczonych przez pana Macieja Frączka, abonenci mieli uiszczać należności określone w fakturze VAT wystawianej przez usługodawcę za dany miesiąc rozliczeniowy. Paragraf 3 ustęp 1 umów. W umowach wskazano także, iż urządzenia, dzięki którym usługi miały być realizowane, będą zainstalowane w lokalu danego abonenta. Urządzenia te miały pozostać własnością pana Macieja Frączka, a po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy abonent był zobowiązany do ich zwrotu. Paragraf 4 umów. Pismem z dnia 3 marca 2014 roku wójt gminy Jedlnia-Lednisko pan Piotr Leśnowolski zwrócił się do oddziału prawnego Mazowieckiego Urzędu Województwa Delegatura w Radomiu o podjęcie decyzji w sprawie zgodności z prawem świadczenia usług udostępniania internetu dla szkół podległej gminie przez radnego Rady Gminy Jedlnia-Lednisko pana Macieja Frączka, informując jednocześnie, iż urządzenia do transmisji sygnału znajdują się na budynkach szkół będących majątkiem gminy, w której dostawca wyżej wymienionej usługi jest radny Rady Gminy. Odpowiadając na powyższe, w dniu 16 kwietnia 2014 roku kierownik oddziału prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Radomiu przekazał wyżej wymienione pismo do rozpoznania przez Radę Gminy Jedlnia-Lednisko zgodnie z jej właściwością, zobowiązując jednocześnie przewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Lednisko do niezwłocznego poinformowania organu nadzoru o podjętych działaniach oraz o złożenie stosownych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. W toku wszczętego postępowania przewodniczący Rady Gminy Jedlnia-Lednisko zobowiązał do zajęcia stanowiska zarówno pana Macieja Frączka, jak i dyrektorów szkół, które we wrześniu 2012 roku zawarły z tym radnym umowy na świadczenie usług dostępu do internetu.
Składając wyjaśnienia pisemne w dniu 8 maja 2014 roku, pan Maciej Rączek wskazał, iż prowadząc działalność gospodarczą, nie narusza artykułu 24f punkt 1 ustawy o samorządzie gminy. Pan Maciej Rączek oświadczył także, iż urządzenia odbiorcze zostały przez niego użyczone szkołom na czas świadczenia usług, a ostatecznie nie ma przesłanek, by wykorzystywał mienie komunalne gminy do prowadzenia działalności, ponieważ nie ma do dnia dzisiejszego, to jest do 8 maja 2014 roku, podpisanej żadnej umowy użyczenia, dzierżawy, najmu bądź innej formy cywilnoprawnej upoważniającej go do wykorzystywania powierzchni nieruchomości stanowiącej własność gminy Jednolotniska. Ze swoich pisemnych wyjaśnieniach dyrektorzy szkół, którzy zawarli we wrześniu 2012 roku umowy na dostawę internetu przez pana Macieja Rączka, opisali kryteria, według których dokonali wyboru tego radnego jako usługodawcy usług internetowych. 4. Analiza prawna. Zgodnie z brzmieniem artykułu 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Pojęcie mienia komunalnego jest zdefiniowane przez artykuł 43 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym mieniem komunalnym jest własność i inne prawo majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Jak wskazuje się na to Andrzej Szewc, komentarz do artykułu 43 ustawy o samorządzie gminnym, źródło lekcji, przedmiotem mienia komunalnego są przede wszystkim rzeczy, czyli dobra materialne. Wśród nich szczególne znaczenie prawne i ekonomiczne mają nieruchomości, to jest części powierzchni ziemskiej stanowiącej odrębny przedmiot własności grunty, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takiego budynku lokale, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Wykorzystanie mienia komunalnego polega natomiast na faktycznym władaniu w tym mieniem przez właściciela lub użytkownika, najemcy, dzierżawcę i pobieranie z niego bezpośrednich lub pośrednich pożytków i innych przychodów. Wykorzystanie mienia komunalnego będzie także faktycznie władaniem w tym mieniu bez tytułu prawnego. Powyższe potwierdzenie jednoznaczne z tym względzie stanowisko judykatury prawa administracyjnego. Jedynym tytułem przykładu należy przywołać wyrok NSA z dnia 5 listopada 2010 roku, zgodnie z którym użyte przez ustawodawcę z artykułu 24f ust. 1 sformułowanie z wykorzystaniem odnosi się należy do wszystkich przypadków korzystania z mienia komunalnego gminy w ramach prowadzonej działalności bez względu na to, czy owo wykorzystanie ma podstawę prawną, czy też nie. Jest stałe bądź jednorazowe oraz odpłatne bądź też nie. Bez znaczenia dla naruszenia omawianego artykułu 24 ustawy o samorządzie gminnym pozostaje także to, czy wykorzystanie mienia komunalnego miało charakter jednorazowy, incydentalny, czy także jest działaniem powtarzalnym, powtarzającym się. Tak na przykład wyrok NSA z dnia 30 sierpnia 2012 roku. Także jednorazowe działanie polegające na wykorzystaniu mienia gminy przy przeprowadzeniu działalności gospodarczej. Nawet jeżeli to konkretne działanie nie prowadzi bezpośrednio do zysku, musi skutkować wygaśnięciem mandatu radnego. Przepis artykułu 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminy nie pozostawia luzu decyzyjnego w tym zakresie. Organ nie może uzależnić decyzji o wygaśnięciu mandatu radnego od stopnia przewinienia. Odnosząc się do charakteru wykorzystania mienia komunalnego gminy w rozumieniu artykułu 24f ustawy o samorządzie gminy, konieczne jest wskazanie, iż zapas przewidziany wyżej wymienionym przepisem dotyczy także wykorzystania, które pozostaje w tym związku funkcjonalnym prowadzoną przez radnego działalnością gospodarczą. Oznacza to, iż mienie komunalne powinny służyć działalności prowadzonej przez radnego. Konkludując powyższe, należy stwierdzić, iż do naruszenia zakazu wynikającego dla radnego z artykułu 24 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
dochodzi de facto w każdym przypadku wykorzystania mienia komunalnego przyrodnego, bez względu na wartość tego mienia, czas korzystania, sposób tego korzystania, w tym niezależnie od tego, czy korzystanie to ma charakter odpłatny, czy też nie. Przenosząc powyższe rozważenia na konkwę niniejszej sprawy, należy w pierwszej kolejności stwierdzić, że budynki szkół z terenu gminy letnisko, do których internet dostarcza radny Maciej Trączek, stanowią mienie komunalne tej gminy. Następnie należy wskazać, iż z treści wyżej wymienionych umów na dostawę internetu jednoznacznie wskazuje, iż umowy te zostały zawarte przez radnego Macieja Trączka w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez tego radnego pod firmą Traktonet Maciej Trączek i są umowami odpłatnymi, choć jak zaznaczono to już powyżej, odpłatność wyżej wymienionych umów nie ma kluczowego znaczenia dla rozstrzygnięcia zagadnienia będącego przedmiotem mniejszej opinii. Zasadniczą kwestią wymagającą rozważenia jest natomiast to, czy usługi świadczone przez radnego Macieja Trączka na podstawie umów zawartych we wrześniu 2012 roku z dyrektorami szkół z terenu gminy Jednoletnictwo odbywają się z wykorzystaniem komunalnego mienia gminnego, którym w niniejszym przypadku są budynki wyżej wymienionych szkół i czy to wykorzystanie jest funkcjonalnie związane z prowadzoną przez tego radnego działalnością gospodarczą. Odpowiedzi na powyższe pytania należy poszukać w zapisie paragrafu 4 umów zawartych przez radnego Macieja Trączka z abonentami jego usług. Analiza wyżej wymienionego zapisu pozwala na poczynanie następujących ustaleń. Pierwsze. W celu realizowania umów usługi radny Maciej Trączek przekazuje abonentom określone urządzenie. Dwa. Urządzenie te zostają opisane w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym przy przekazaniu urządzeń abonentom. 3. Przekazane urządzenia są instalowane w lokalu abonenta, którym w niniejszym przypadku są budynki szkół, w terenu gminy Jednoletnictwo, na rzecz których radny Maciej Trączek świadczy swoje usługi. 4. Tak przekazane i zainstalowane urządzenia pozostają własnością operatora, to jest radnego Macieja Trączka. 5. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy abonent jest zobowiązany do zwrotu urządzeń, zaś w przypadku braku możliwości ich zwrotu abonent jest zobowiązany powrócić ich wartość zgodnie z profilem zdawczo-odbiorczym. Powyższe ustalenia pozwalają na konstancję, iż świadcząc usługi dostępne do internetu na rzecz zespołu szkółowo-kształcącego gminy Lewisko, publicznej szkoły podstawowej w Zawitach oraz publiczną szkołę podstawową w Słowicy, radny Maciej Trączek korzysta z komunalnego mienia gminy Lewisko, to jest z budynków wyżej wymienionych szkół. W ten sposób, że instaluje w tych budynkach urządzenia służące do przysługi internetu. Z uwagi na charakter umówionych usług należy jednocześnie stwierdzić, iż taki sposób korzystania mienia komunalnego należy służyć działalności gospodarczej prowadzonej przez radnego Macieja Trączka. 5. Wnioski. Mając na uwadze poczynione powyższe ustalenia oraz sposób wykładni artykułu 24f ustawy o samorządzie gminnym przeprowadzonej przez doktrynę i judykaturę prawa administracyjnego należy stwierdzić, iż radny Maciej Trączek naruszył zakaz wynikający dla niego z artykułu 24f ustawy o samorządzie gminnym poprzez wykorzystanie mienia gminnego prowadzonej przez ciebie działalności gospodarczej. Należy przy tym dodać, iż zaistniałego naruszenia artykułu 24f wyżej wymienionej ustawy nie może sankcjonować prawidłowy sposób wyboru tego radnego jako usługodawcy przy świadczeniu usług dostępu do internetu, czy też brak zawarcia przez radnego umowy najmu, dzierżawy czy innej umowy cywilnoprawnej na korzystanie z budynku szkół. Charakter zakazu z artykułu 24f ustawy o samorządzie gminnym powoduje, iż do jego naruszenia dochodzi niezależnie od tego, jak poważnie jest to naruszane oraz niezależnie od tego, czy wyżej wymienione korzystanie wynika z umów, czy też ma charakter bezumowny. Autor niniejszej opinii zaznacza, iż wyrażone w opinii stanowisko nie może być traktowane jako przesądzające o naruszeniu przez radnego Macieja Trączka zakazu wynikającego z artykułu 24f ustawy o samorządzie gminnym. Wiążące stanowisko w tym zakresie może zostać podjęte przez organ stanowiący gminy Jednoletnictwo, który dopatruje się omawianego naruszenia. Winien podjąć uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego Macieja Trączka zgodnie z brzmieniem przepisu artykułu 190 ust. 2 Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Wyżej wymieniony
PiS znajduje bowiem zastosowanie do kadencji tych organów stanowiących, które rozpoczęły się przed wejściem w życie ustawy Kodeks Wyborczy, to jest przed dniem 1 sierpnia 2011 roku. Powyższe potwierdza wyrok USA w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku, zgodnie z którym do zmian w składach rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w kadencji 2010-2014 wywołanych w utasięciu mandatów wskutek trwałej utraty prawa wybieralności mają dodać zastosowanie przepisów nacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Uchwała o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego powinna być podjęta w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Termin ten ma jednak charakter instrukcyjny, to oznacza, że jego upływ nie pozbawia Rady Gminy kompetencji do podjęcia tej uchwały. Należy podkreślić, iż w razie zaistnienia jednej z określonych w artykule 190 ust. 1 ordynacji okoliczności uzasadniających stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego, właściwa rada ma obowiązek podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu. Dlatego właśnie przepisy ustaw samorządowych przewidują, że jeżeli właściwa rada nie podejmie uchwały o stwierdzeniu wygaśnięciu mandatu radnego, to wojewoda wzywa ten organ do podjęcia uchwały w terminie 30 dni, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu wojewoda po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej wydaje zarządzenie zastępcze. Zgodnie z artykułem 190 ust. 4 ordynacji wyborczej do rad gminy, rad powiatu i sejmików województwa uchwałą rady o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu. Doręczenie uchwały zainteresowanemu radnemu umożliwia skorzystanie z przysługującym środków zaskarżenia, to jest możliwością złożenia skargi do sądu administracyjnego. Wymaga jednocześnie wskazania, że w przypadku, gdy rada gminy nie dopatruje się naruszenia artykułu 24f przez radnego Macieja Frączka, winna podjąć uchwałę stwierdzającą brak zaistnienia wyżej wymienionego naruszenia, nawet mimo braku podstaw prawnych do podejmowania takich uchwał. Orzecznictwie NSA zaakceptowano także możliwość, widząc taki w nich jedynie wyrażenie przez Rady opinii co do zaistniałych przewidzianych prawem okoliczności powodujących wygaśnięcie mandatu. Naczelny Sąd Administracyjny zastrzegł też przy tej okazji, że podjęcie takiej uchwały i pozostawienie jej w obrocie prawnym nie stoi na przeszkodzie wydaniu przez wojewodę zarządzenia zastępczego o wygaśnięciu mandatu. Z upoważnienia radcy prawnego Kazimierza Masło, Aneta Buzanowi. Dziękuję. Czy pan radny Frączek chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, z uwagi na fakt, że pod moim adresem padł zarzut złamania ustawowego zakazu włączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, który ma skutkować wygaszeniem mojego mandatu, chciałbym przedstawić wszystkie znane mi fakty i okoliczności, które w mojej opinii niezbędne są do bezstronnego i rzetelnego podjęcia decyzji w mojej sprawie przed Radę Gminy. Przede wszystkim chciałbym zacząć od kilku kwestii formalnych, o których przejdę do meritum sprawy. Cały zamęt, którego jesteśmy świadkami, został zainicjowany przez niejakiego Antoniego Wojciechowę. Celowo podaję te dane osobowe, bo mam pewne przypuszczenia co do tej osoby, a raczej tego, czy ktoś taki rzeczywiście istnieje. Każdy, kto rozpoczyna postępowanie w trybie administracyjnym, musi mieć świadomość, że cała dokumentacja dostępna jest dla strony postępowania, w tym przypadku dla mnie. Warto wskazać po raz kolejny na niekompetencje pracowników gminy i obsługi prawnej ze względu na fakt, że wniosek złożony przez rzekomego Antoniego Godziębę nie spełnia przewidzianych przez prawo wymagań formalnych. Nie powinien on w ogóle być rozpatrywany. W tej materii można przywołać przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który w artykule 63 paragraf 2 stwierdza co podanie.
co podanie powinno co najmniej zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonych w przepisach szczególnych. Ponadto rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków stwierdza wyraźnie w paragrafie 8 ust. 1, że skargi, wnioski nie zawierające imienia i nazwiska, nazwy oraz adresu wnoszącego pozostanie się bez rozpatrzenia. Trzeba nadmienić, że KPA rozróżnia pojęcia adres oraz adres elektroniczny. Tym samym adresu nie można utożsamiać z adresem elektronicznym, a w konsekwencji skargi i wnioski wniesione wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej nie zawierające adresu określonego w artykule 3 punkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku prawo pocztowe powinny być zgodnie z wcześniej przywołanym rozporządzeniem Rady Ministrów pozostawione bez rozpatrzenia. Wniosek od osoby podpisany jako Antoni Godzięba nie spełniał koniecznych wymagań, gdyż nie był opatrzony adresem. Wydaje się, że osoba, która ma odwagę cywilną i działa w interesie publicznym, nie powinna mieć żadnych obaw, aby podać swój pełen adres. Byłoby to dla organu przyjmującego wniosek czy skargę faktycznie potwierdzenie istnienia takiej osoby. W przeciwnym wypadku sam adres e-mail nie zapewnia wystarczającej identyfikacji wnoszącego, a także umożliwia podtrzymanie się pod inne osoby. Równie dobrze ktoś z fałszywego adresu e-mail mógłby zażądać przysłania kopii wszystkich dokumentów, które stanowią informację publiczną będących w posiadaniu urzędu gminy, tym samym paraliżując jego pracę. Czy wójt w takim przypadku równie chętnie i szybko odpowiedziałby na taki wniosek? Ale przyjął oczywiście do wiadomości, że wspomniana osoba działa w słusznym interesie społecznym, kierując się tylko dobrą wolą i chęcią i bezstronnego wyjaśnienia wątpliwości odnośnie mojej osoby. Podobnymi pobudkami kierował się zapewne wójt, niezwykle szybko załatwiając sprawę. Bez zważania nawet na wcześniej wspomniane przepisy KPA, mam tylko nadzieję, że urząd zawsze działa tak sprawnie, niezależnie kogo obsługuje. Po wyjaśnieniu tych kilku pobocznych, ale z mojego punktu widzenia nadal ważnych kwestii, chciałbym odnieść się do kierowanych w moją stronę zarzutów i przedstawić wszystkie znane mi okoliczności. Przede wszystkim muszę stwierdzić, że obecna sprawa jest wynikiem ewidentnego wprowadzenia w błąd, a nawet nie waham użyć tego sformułowania, oszustwa, jakiego dokonano na moją szkodę. Jako radny gminy nie zabiegałem o żadne zlecenia na siebie z urzędu gminy. Jedynie poinformowałem wójta, że chcę złożyć ofertę na dostęp do internetu dla szkół, a tym przekazał mi, że nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań oraz zachęcił mnie, abym złożył ofertę. Jednocześnie uzyskałem zapewnienie, że wszystko jest zgodne z prawem i nie ma żadnych przeciwwskazań, abym świadczył takie usługi szkołom. Kolejne takie zapewnienie uzyskałem także od ówczesnej mecenas świadczącej usługi prawne na rzecz gminy Magdaleny Wesołowskiej. Wszystko to utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie istnieją żadne przeszkody natury prawnej przy świadczeniu tych usług przeze mnie szkołom. Z dużym zdziwieniem przyjmuję teraz kolejną, całkowicie odmienną opinię prawną, która stwierdza, że złamałem prawo i w konsekwencji muszę stracić mandat prawnego. Rodzi się we mnie poczucie bezsilności wobec takiej sytuacji. Jak zwykły człowiek może mieć zaufanie do organów państwa i tworzyć tworzonych przez nich przepisów, skoro znaczenie ma nie litera prawa, ale jej doraźna interpretacja? Czy przeciętny obywatel może być pewny niezmienności i niepodważalności przysługujących mu praw? Czy też prawa te są zmienne w zależności od tego, czy doraźne interesy reprezentuje prawnik sporządzający opinię prawną? Czy zgodnie z logiką i zdrowym rozsądkiem jest to, że w jednej sprawie dwaj prawnicy wydają całkowicie odmienne opinie prawne? Mam pytanie do pani mecenas. Czy opinie prawne zawsze się zmieniają wraz ze zmianą kancelarii? Nie chcę i nie będę tego oceniał. Proszę tylko państwa radnych, abyście ten fakt także uwzględnili przy podejmowaniu decyzji. Zapewniam, że gdyby tylko jako laik w zakresie prawa miał cień wątpliwości co do świadomych usług, co do świadczonych usług, nie wziąłbym w tym udziału. Oprócz wprowadzenia mnie w błąd, a raczej braku jednostronnej opinii prawnej obsługi prawnej urzędu,
Chciałbym także zapytać, czy wiązanie radnych z urzędem gminy i podległymi jednostkami ma na celu włączenie, łącznie uwiązanie i wykończenie, kiedy stają się niewygodni. Odnośnie samych umów ze szkołami, chciałbym wyraźnie podkreślić, że w żaden sposób nie powołałem się na wypełnianą przez mnie funkcję radnego, a osobistą satysfakcją dla mnie było wyłącznie to, że oferty, które złożyłem, okazały się najlepsze cenowo i było to w moim przekonaniu jedyne kryterium, którymi kierowały się osoby podejmujące decyzję o podpisaniu umów z moją firmą. Najlepszym potwierdzeniem tego jest fakt, że fakt bycia radnym nie miał żadnego wpływu na wybór moich ofert. Jest to, że panie dyrektor szkoły Wyższej Czerwisach i Przedszkola w Jedni nie skorzystały z mojej oferty, jak i gdyż ktoś złożył jeszcze lepszą propozycję. Zresztą podejrzewam, że wszystkie te informacje znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach i można je zweryfikować. Myślę, że nie jest okolicznością łagodzącą fakt, że kwoty, na jakie zostały zawarte umowy, są wręcz symboliczne, ale w moim przekonaniu świadczy także, że złożenie tych ofert nie było podyktowane chęcią wzbogacenia się na gminnych pieniądzach, a jedynie poprawie jakości i zmniejszeniu kosztów usług telekomunikacyjnych, które były wręcz na wysokie. Nie jestem prawnikiem, dlatego ciężko mi odnieść się bezpośrednio do zarzutów o naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale chciałbym przynajmniej przedstawić swój punkt widzenia i swoje przypuszczenia w tym zakresie. Artykuł 24 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. W moim przekonaniu nie doszło do naruszenia powyższego przepisu. Aby to udowodnić, muszę przedstawić istotę świadczonych przeze mnie usług. Internet dostarczony jest do szkół za pomocą drogi radiowej. Aby była techniczna możliwość zainstalowania usługi, budynek, w którym ma być świadczona usługa, musi znajdować się w obszarze zasięgu sygnału wysyłanego przez anteny nadawcze. Sygnał z kolei jest odbierany przez niewielkie anteny odbiorcze usytuowane najczęściej w lub na budynku, w którym świadczona jest usługa. Istotną kwestią w mojej opinii jest fakt, że nie ja jestem użytkownikiem anten odbiorczych. Konieczność zainstalowania anten odbiorczych jest niezbędnym elementem nabytej przez szkołę usługi. Bez tych anten nie ma możliwości dostarczenia internetu. Jest to traktowane jako tak zwane medium transmisyjne. Co prawda są one instalowane, sugerowane w przednim miejscu, tak aby odbierał sygnał był jak najlepszej jakości i nie powodował żadnych zakłóceń w transmisji. Ale anteny są integralną częścią świadczenia usługi. To znaczy usługobiorca na czas świadczenia usługi dostaje je w formie użyczenia zgodnie z umową i regulaminem świadczenia usługi w celu odbioru sygnału z nadajnika. Antena nie jest częścią składową generalnie świadczonych przeze mnie usług dostępu do internetu, ale niezbędnym elementem konkretnej usługi przypisanej konkretnemu usługobiorcy. Moim głównym zadaniem jest dosłanie sygnału w odpowiedniej jakości. Na tym polega prowadzona działalność gospodarcza. Natomiast to, w jaki sposób usługobiorca wykorzystuje antenę odbiorczą, abstrahując od moich uwag technicznych, odnośnie jej umiejscowienia pozostaje w jego gestii. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że jestem radny pierwszej kadencji i być może w tej sprawie wykazałem się zbytną naiwnością i brakiem doświadczenia. Dzisiaj bardzo roztropnie potrzebny tego tematu. Na pewno winny jestem braku zachowania większej rozwagi, ale nikt nie może mi zarzucić, czy wyłącznym celem rozpatrywanej sprawie była chęć wzbogacenia się na publicznym majątku. Widocznie zaufałem nie tym osobom, co trzeba. Dzisiejsze perspektywy całkowicie inaczej patrzy na tę sprawę. Mogę stanowczo stwierdzić, że drugi raz nie dałbym się uwikłać w podobną historię, którą wykorzystali niektórzy koledzy z Rady Gminy. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że nigdy nie kryłem się z rozpoczęciem internetu do szkół. Jakoś przez dłuższy czas ta sprawa nikogo nie dosłała i nie budziła większych kontrowersji. Dopiero po odwołaniu Jerzego Szanowskiego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy i jego wpisach na moją osobę, na jego blogu, dotyczących m.in. moich umów ze szkołami, wydała się fala anonimowych oszczerczych komentarzy na różnych forach internetowych odnośnie tego tematu, a także tajemnicy nikomu nieznany osobnik, a także tajemnicy nikomu nieznany osobnik Antoni Godzięba
nieposiadająca adresu zamieszkania, złożył oficjalny wniosek w tej sprawie. Nie chcę nic sugerować, ale każdy może obowiązać pewne fakty, jeden czy przyczynowo-skutkowy i wyciągnąć sobie odpowiednie wnioski. Proszę Państwa, Rady, o wzięcie pod uwagę wszystkich przedstawionych przed mnie argumentów oraz okoliczności, które miały wpływ na tą sprawę. Liczę na sprawiedliwą i rzetelną obsługę osoby, niezależnie jaka będzie wola Rady, z decyzją już teraz przyjmuję spokoju i nie i należy tym poszanować. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać? Pan Wójt. Państwo, ponieważ zostałem jako wywołany na samym początku przez pana przewodniczącego, a później przez pana Tączka, chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że ta sprawa nagle teraz się zwróciła. Ten wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zapewne pani mecenas się ustosunkuje, czy w kwestii tych adresów mailowych, czy takich rzeczywistych ma pan rację, czy nie, bo to może jest nieistotne. Proszę Państwa, kwestia internetu pana Maćka Tączka przewija się od samego początku, jak tylko zaczął ten internet dostarczać. I to są dalsze zapytania, czy ja mogę przekazać, pewnie pan tych zapytań nie ma, z sąsiedniej gminy. I ja oczywiście rozmawiałem z panią mecenas, byłem przekonany, jestem dalej przekonany, o czym też mówiłem, że według mnie wszystko jest ok, ale kiedy później pojawiały się wpisy, że wójt ma jakiś układ z radnym Tączkiem, że wójt przecież wiedział, że wójt nic nie robi i tak dalej, postanowiłem zapytać rzeczywiście prawników wojewody, żeby mieć jasną interpretację. Dlaczego prawników wojewody? Dlatego, że znów bardzo wiele razy zarzucano mi, pan przewodniczący Rady Gminy również, że pani mecenas w urzędzie, to jest moja pani mecenas, pisze takie opinie, jakie ja chcę. Chciałem tego uniknąć. Chodziło mi o otrzymanie rzetelnej interpretacji, potwierdzającej, że tak, mamy rację, bądź nie mamy rację. Proszę Państwa, to, że internet ten jest dostarczany do szkół, to bardzo dobrze. Dlatego, że był czas, że mieliśmy problemy z internetem. Ten internet jest bardzo dobrej jakości. Ja sam jako mieszkaniec z tego internetu korzystam od radnego Tączka i nie zamierzałem i na razie nie zamierzam zmieniać na żaden inny, bo jestem po prostu zadowolony zarówno z ceny, jak i z jakości, czyli z sygnału. Także panie radny, tutaj no, chciałem odnieść się do pana wypowiedzi, że no, sprawa załatwiona bardzo szybko. Nie, ta sprawa, ona się przewija chyba z półtora roku już na różnych tam dyskusjach, forach, komentarzach i tak dalej. Także to nie jest sprawa, która dzisiaj się zrodziła i dzisiaj jest omawiana. Chcę również w związku z tym, żebyście Państwo znali moje zdanie, które już wyraziłem. Ja uważam, że to dobrze, że ten internet jest dostarczany w takiej jakości do naszych szkół. Mamy pracownię internetową i nam jest potrzebny dobry internet. Natomiast, no cóż, no to wszystko, co mogę w tej sprawie powiedzieć. Są rzeczywiście zdania podzielone. Sprawa budzi nie tylko tutaj. W ogóle sprawa świadczenia jakichkolwiek usług przez radnych w jakichkolwiek gminach to jest ciągła jakaś walka czy poszukiwanie się w prawie, kto ma rację. Te przepisy nie są być może zbyt precyzyjne. I to wszystko. Proszę pani mecenas. Odniosę się do wypowiedzi pana radnego. W pierwszej kolejności do kwestii związanej z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej. Niestety to nie jest wymysł ani mój, ani tego urzędu, tylko ustawodawcy, że tak naprawdę posłużę się dosyć drastycznym przykładem. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa w formie poczty elektronicznej, bo jeżeli w formie papierowej wpływa, to faktycznie musi być podpisane. Jeżeli jest to wniosek w formie elektronicznej, pod nim myszka, nikt czy Donald Duck,
Absolutnie. Panie radny, przepraszam, niech pan zauważył, proszę się zgłosić. Proszę, ustawa o dostępie informacji publicznej odsyła do przepisów KPA o podaniach tylko w ściśle określonych przypadkach. I nie odsyła tutaj, jeżeli chodzi o sam wniosek, jedynym takim przypadkiem jest wydanie decyzji o umorzeniu postępowania, kiedy na przykład nie można udostępnić informacji w żądanej formie, bo na przykład ktoś chce na płycie, a gmina nie wiem, płyty nie ma, wtedy się go wzywa, żeby sprecyzował wniosek, jeżeli tego nie zrobi, to się umarza. I decyzja o umorzeniu musi odpowiadać wymogom KPA. Niestety sam wniosek tym wymogom odpowiadać nie musi, co w mojej ocenie jest niedopatrzenie ustawodawcy, bo niech pan mi wierzy, co w poniedziałek i co piątek sama borykam się z tym, jak rozwiązać, czy jak odpowiedzieć, udzielenie odpowiedzi na niektóre z wniosków, które ani nie mają nic wspólnego z działaniem urzędu, ani z sensem, ani z celowością, a niestety odpowiedzieć na nie trzeba. Nawet jeżeli ktoś podpisuje się tak, że ja wiem, że jest to osoba, po prostu to ma jakieś nieczyste intencje. Także to jest nie tylko problem tej sytuacji, tylko w ogóle problem, którego my nie rozwiążemy. Kolejna kwestia. Co do zarzutu. Nie chciałabym, żeby pan to odbierał w ten sposób, że nasza kancelaria, czyli ja stawiamy panu zarzut, sytuacja jest jasna. Nasza kancelaria dostała zlecenie na sporządzenie opinii prawnej i udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania. Nigdy nie pojawiła się jakakolwiek sytuacja tego rodzaju, żebyśmy my stawiali panu zarzut. To trzeba sobie bardzo jasno wyjaśnić. Jako kancelaria prawna sprawowała opinię prawną, która powinna się kończyć wnioskiem. No każda jedna opinia prawna jest po prostu nierzetelna albo niedokładna, prawda? Jeżeli pan zleca sporządzenie opinii, a opinia nie precyzuje do naszego stanowiska, no to coś z tą opinią jest nie tak. Nie ma takiej sytuacji, żeby zmieniała się opinia prawników, ponieważ nasza kancelaria nie była proszona o opinię w sytuacji, w momencie, kiedy pan zaczynał prowadzić działalność za opinię, którą wyraziła ówczesna pani mecenas Wesołowska, ja nie mogę ponosić odpowiedzialności. Więc to nie jest ta sytuacja, kiedy się zmieniło stanowisko prawników, tylko niestety zmienili się prawnicy. Jeden prawnik może mieć na tą samą sytuację spojrzenie takie, a drugi może mieć niestety inny. Jest to również paradoks naszego systemu, ale tak jest. A ja, sporządzając pod nadzorem pana mecenasa tą opinię w miesiącu, nie wiem, maju, czerwcu, biorąc pod uwagę ówcześnie obowiązujące przepisy prawa, ówcześnie obowiązujące orzecznictwo, którego stanowisko również się zmienia, podjęłam decyzję o sporządzeniu opinii takiej, a nie innej. Ona jest zgodna z przepisami prawa, które obowiązują na dzień dzisiejszy. To, co powiedziano panu wcześniej, po prostu ani ja nie mogę za to odbierać odpowiedzialności, ani pan za to nie może mi przypisywać odpowiedzialności. Zgadzam się z panem, że może pan się słusznie czuć, może nie pokrzywdzony, ale lekko zdezorientowany, ponieważ parę lat temu osoba również, która jest prawnikiem, udzieliła panu, tak jak pan twierdzi, takiej i innej odpowiedzi. Teraz stanowisko jest zgoła inne. Natomiast nie ma to żadnego znaczenia, jeżeli ja muszę udzielić konkretnej odpowiedzi na pytanie zgodnie z treścią opinii. Także rozumiem pana pokrzywdzenie, rozumiem to, że czuje się pan z tą sytuacją nieswojo. Tym bardziej, że nigdy nie kwestionowałam tego, ani nasza kancelaria nie kwestionowała tego, że został pan wybrany prawidłowo jako usługodawca. Kryteria, jakimi się kierowano wybierając pana, były jak najbardziej prawidłowe. Nigdy nie pojawił ani w treści opinii, nie pojawił się zarzut, że w jakikolwiek sposób, nie wiem, wzbogacił się pan na majątku gminy, czy używał go pan w sposób jakiś, no, taki z pokrzywdzeniem dla tego majątku. Po prostu przepis brzmi teraz, wcześniej też brzmiał tak, a nie inaczej. Jego interpretacja teraz jest taka, a nie inna. Ja po prostu tą interpretację przedstawię. Specjalnie z premedytacją przyznam, zaznaczam w treści opinii, będąc świadoma, że kiedyś, tak jak pan twierdził już na jednej z wcześniejszych sesji, a nawet w treści swoich pisemnych wyjaśnień, została panu udzielona inna odpowiedź również przez prawnika. Specjalnie zaznaczyłam, że to nasze stanowisko nie jest wiążące. To znaczy, nawet jeżeli ja mówię tutaj państwu, że pan radny naruszył ustawowy zakaz, nie specjalnie, nie z premedytacją, nie ze swojej winy, po prostu jest fakt naruszenia, to państwo nie jesteście wiążąco związani tym moim stanowiskiem. Możecie podjąć decyzję o tym, żeby tej uchwały nie podejmować. Konsekwencje również opisałam w opinii. Wówczas wojewoda wezwie państwa do podjęcia takiej uchwały ponownie, a jeśli tego nie zrobicie, nie zawiadomi o tym ministra do spraw administracji i wydę zarządzenie zastępcze. Natomiast proszę się nie dopatrywać ani zarzutu, ani przypisywania winy, ani tym bardziej zmiany stanowiska prawnika, bo tak jak podkreśliłam, nie zmieniło się stanowisko prawnika, czyli nasze, tylko po prostu zmienił się prawnik, do którego zasięgał pan mówi wcześniej pan, a teraz pan przewodniczący działający jako osoba wysługująca.
Jeszcze jakoś jeszcze to chyba tutaj tą sytuację wyjaśnić. To skończyło mi już odpowiedź na parę pytań. Panie Rzeczniku, tylko takie krótkie pytanie, bo tam Pani mówiła, że Karol należy rozprawiać się z Mieszkami. Czy Antoni Kosiewa, właśnie ten Antoni Kosiewa miał adres zwrotny, do którego można było się odnieść. Tak. Ale jeżeli poczta elektroniczna przesłana na ten adres dochodzi, czyli ten adres istnieje, trzeba udzielić niestety odpowiedzi na taki wniosek. Naprawdę proszę mi... Rozumiem. Tak, trzeba pytać. Jestem pierwszą osobą, która głosowała nad tym, żeby to znieść, ponieważ zgadza się z Panem, że prowadzi to do dużych nadużyć. Po prostu osoby się podszywają pod kogoś, mają różne intencje i to powinno być zdecydowanie wyklarowane w ten sposób, że jeżeli ja, jako mieszkaniec danej gminy, zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji, to powinnam powiedzieć, jak się nazywam, gdzie mieszkam, tak żeby to faktycznie można było sprawdzić. Niestety tak nie jest na pojęcie. Rozumiem, dziękuję. Pani Radna Pasek. Ja przysłuchuję z Pani opinii. Faktycznie potwierdzam fakt, że to prawnie to opinia. Tak, bo tak to wygląda niestety w budżecie. Można opinię tworzyć w zależności od tego, jak się chce. Można w internecie znaleźć powtórkę swojej opinii w takim zakresie, jak się chce. Można znaleźć w zakresie zupełnie innym i odwrotnym. Niestety takie mamy to prawo, które do końca pozwala nam na to. Pozwala nam na to, że nie ma jednego konkretnego dopracowania danej sytuacji. Natomiast dlatego też uważam, że po części wprowadzono kolegę w błąd, bo jednak ktoś, kto zwał się prawidłowo, tak? Też na dzień dzisiejszy nie można powiedzieć, że tamta pani nie miała racji, a pani ma rację, prawda? Bo w tym momencie przeprowadzimy kolejnego trzeciego rzędu prawnika i odpowiadam jeszcze zupełnie coś innego. Więc ja po wysłuchaniu tych wszystkich relacji, zarówno sprawozdanie, jak i wysłuchaniu kolegów tej rady, na tą chwilę jestem po prostu tak samo bez orientacji, jak podejrzewam kolega i większość Państwa radnych, bo to prawnik to opinia. Natomiast sytuacja jeszcze tego podpisu, o którym jest mowa, jakby Pani mogła przytoczyć, bo ja czytałam tą ustawę w zakresie występowania wniosków o informacje publiczne przez jakiś tam okres systemów i z tego co pamiętam, był zapis, aczkolwiek być może nie dostałam wtedy do końca, był zapis, że należy podać adres zwrotny, dlatego że tak korespondencję mamy dostarczone. Natomiast jeżeli Pani mogłaby sięgnąć do tą ustawę i odczytać ten fragment, który przypomnę, bo chciałabym podjąć się decyzję zgodną z ustawą, biorąc pod uwagę całą ustawę wszystkich wypowiedzi, jaką Pani mogła konkretnie wskazać artykuł, który mówi o tym, że w przypadku informacji elektronicznej nie ma jak gdyby takiego żądania, aby był wskazany adres. To jest kwestia dokładnie, nie ma takiego zapisu, o którym Pani mówi, bo ustawa to... Nie, właśnie to rozporządzenie, ani przepisy KPA nie mają zastosowania do ustawy o dostępnieniu informacji publicznej, wynika to stąd. KPA jest takim rdzeniem całego postępowania administracyjnego, a wokół niej, można sobie wyobrazić, krążą te wszystkie szczegółowe ustawy. I zasada jest taka, ten rdzeń to KPA stosujemy tylko wtedy i tylko w tym zakresie, w jakim szczegółowa ustawa do tego odsyła. Ustawa o dostępie do informacji publicznej również w zakresie, w jakim mówi o adresie, odsyła tylko w przypadku decyzji o umorzeniu, co oznacza, że jeżeli ustawa o dostępie do informacji publicznej mówi o adresie, to nie należy tego rozumieć tak, jak mówi o tym artykuł 64 bodajże KPA o badaniach, że to musi być adres taki, gdzie ktoś mieszka, tylko równie dobrze może to być adres e-mail, czyli ten adres w taki sposób korespondencji, który pozwoli na udzielenie zwrotnej odpowiedzi do tej osoby, czy ona jest prawdziwa, fałszywa, czy się nazywa tak, a nie inaczej, a podpisuje się nie wiem jak po was. Musi być po prostu fizyczna i techniczna możliwość udzielenia odpowiedzi zwrotnej, nie musi być adres zamieszkania. A co do kwestii zmiany stanowisk prawników, jak najbardziej ma Pani rację, tylko dodam jedną rzecz, aby nie była tutaj posądzona o sporządzenie opinii i uwagi, nie wiem, na taką potrzebę, wpływy, czy jakiekolwiek inne okoliczności poza prawne. Celowo w opinii posługiwałam się taką, a nie inną ilością orzeczeń sądów administracyjnych najnowszych, abyście Państwo zobaczyli, że to nie jest mój wymysł Pana Mecenasa, czy opinia stworzona na potrzeby pod czyjeś zamówienie. Po prostu... Ale ja już odpowiadam tak na wyrost być może, ale jednak chciałabym uniknąć jakichś niedomówień w tym zakresie, nawet jeżeli Pani tego nie powiedziała. Obowiązujące na datę sporządzenia opinii i przepisy prawa i orzecznictwo, które pomaga w pewien sposób te niejasne, niedopowiedziane przepisy zrozumieć, były takie, a nie inne i na podstawie tych przepisów i tego orzecznictwa ja w całości po prostu tą opinię podtrzymuję. Być może na
sprawy, kiedy pani minister nas Wysokowska udzielała odpowiedzi, jak pan twierdzi, takiej, a nie innej, stanowisko rzecznictwa było inne, nie kwestionuje tego. Natomiast na dzień dzisiejszy wygląda zupełnie inaczej, a swoją opinię podpiera wskazanymi wyraźnie treść opinii orzeczenia Wysokiej Rady Instytucji. Dziękuję. No jeszcze pani radę pan sobie. Jeśli nawet pani chce, ja mogę przedstawić, tylko w pełni pisemnej odpowiedzi, tak nie jest to miała dawał na radę. Ja chciałam w tym momencie, pani, jeżeli pani nie ma wiedzy, to nie tak pracy dla siebie. Bo nie ma chyba artykułów, co nie, bo pani pokazała, że po ja sobie znajdę to, tylko chodzi o to, że z tej pani wypowiedzi, z której, nazywa się jedno, nie ma przepisu konkretyzującego o tym właśnie adresie. I to, co pani teraz powiedziała, o tym całym zdaniu na pracy, o tym, co będą należy odsyłać, to jest tak, gdyby zrobił pani wybór, tak? Pani opinia to jest pani ocena. Natomiast w tym momencie, jeżeli nie ma takiego jednoznacznego uchwalonego konkretnym przepisem, każdy inny prawnik, który tutaj zaszedł, być może dopatrywałby się czegoś. Ja też nie jestem w tym momencie przygotowana akurat do tej ustawy, bo jak sobie tak jak wiadomo, czy tam ja sobie kiedyś może porozmawiamy. Natomiast na ten moment uważam, że nie ma jednoznacznego jakby stwierdzenia. Wszystko opiera się na pani ocenie. Na uczeniu doświadczeniu chyba wszystko wiemy, że nie możemy wydawać oceny jednej osoby, oceny prawnika, jak bardzo jest ona pomocna, ale na uczeniu tego doświadczenia będziemy po prostu sprawdzać i wtedy tak się jak to powinno być. Dziękuję. Marzenie, pan wójt, chciałbym się jeszcze rozdać. Proszę. Tak zdecydowanie jest to moja ocena prawna również, to nie tylko opinia prawna ustna, a nie pisemna, aczkolwiek również znajduje ona swoje uzasadnienie w licznych przepisach to administracyjnych, więc jeśli pani sobie życzy, nie jest to dla mnie absolutnie żaden problem przygotować na, nie wiem, najbliższy dyżur prawny w poniedziałek, co najmniej kilka najnowszych orzeczeń prawnych administracyjnych. Ale nie o to chodzi. Pani Pasek, pani mówi, że ja przynajmniej tak to odbieram i pozwolę sobie do tego się ustosunkować, że ja państwu mówię coś, co może tam z tej ustawy wynika, ale tak naprawdę to niekoniecznie. To nie jest tak. Ustawa pewnie ma brak. Natomiast to, co ja do państwa mówię, to nie jest tak, że sobie myślę, jak patrzę na pana wójta, to powiem tak, ale jak na panią radę, to powiem tak. Nie. To, co ja mówię, proszę mi wierzyć, wyciągam analizy orzeczeń sądów administracyjnych. Jeśli nie jestem pewna, nie ukrywam tego, mówię, nie wiem, to informuję się z pracy. W tym wypadku mogę państwu zagwarantować, że orzeczenia sądów administracyjnych są takie, a nie inne, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest, no, opowiem tak, nie musi odpowiadać wcale umowom podania niestety, które są stypulowane przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, aczkolwiek też zwracam państwu uwagę na fakt, że dyskutując w ogóle o tym, czy wniosek o udostępnienie był w tym przypadku prawidłowy, czy nie, tak samo w przypadku skargi na pana wójta wychodzimy poza przedmiot rozpoznania uchwały, ponieważ przedmiotem rozpoznania uchwały jest to, żebyście państwo stwierdzili, czy państwo się upatrujecie naruszenia, czy nie, a nie to, czy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który stanowi podstawę, być może z niego się wywodzi cała sytuacja, nie wiem tego, był prawidłowy, czy nie, bo... Jest. Znaczy, właśnie, jest ważne, ale jest prawo to nie naruszy tego prawa. Nie jest istotne naruszenie samego do naruszenia, bo do naruszenia doszło albo nie. A to jest właśnie. To naruszenie nie zostało ujawnione, to jest już przedmiot na zupełnie inną sprawę. Pewnie na środek zaskarżenia osób, które były stronami postępowania w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Ale nie jest to istotne, jak pozwolę sobie stwierdzić dla rozpoznania uchwały. Jeśli państwo uważacie, że pan radny nie naruszył zakazu, macie państwo kompetencje do niepodjęcia uchwały w tym zakresie i tu się nic nie stanie innego, poza tym, że zostaniecie wezwani do wojewody, bo on też musi to zrobić. No tak już no oczywiście, skoro nie ma jasnych przepisów, to nie jest gmina rady, tylko wojewody, czy rządu, no i to zastrzygają. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to o czym tutaj pani mecenas mówiła i pan radny Krączek o tym zapytaniu w formie maili, to jest rzeczywiście dla nas jako dla urzędu też jest ogromny problem, bo proszę państwa, wystarczyłoby myślę wprowadzić podpis elektroniczny pod takim wniosek. Już by była jakaś selekcja, jakieś utrudnienie. A w tej chwili dochodzi do tak koszmarnych sytuacji, że na przykład ja dostaję zapytanie o udzielenie informacji publicznej, gdzie ja od razu wiem, jaki to jest cel, tak? Jeżeli wpływa do mnie wniosek z hurtowni alkoholi o podanie, ile jest sklepów monopolowych i w jakich miejscowościach,
Dzisiaj sobie po prostu firmy z urzędów stworzyły taki rynek, tak, i darmowy rynek zbytu, bo też miałem taką informację, udzielenie informacji publicznej w kwestii chyba zabezpieczeń alarmów i to przyszło pocztą i pod tym od razu jest podkładka, reklamówka na świadczenie usług. Także jest to bardzo pogodliwe, także i dla urzędu, ale to co pani Mencenas powiedziała, w jakiej formie by ten mail nie przyszedł, jeśli on ma adres zwrotny, na wszystkie takie maile odpowiadały. Dziękuję. Już nie widzę tego. Proszę bardzo, też nas. Chciałbym powiedzieć, że chyba w całym ubiegłym roku pan jeździł chyba do gminy Gór, zajmował pan sesję i po tych sesjach na forum kilka dnia zaczęły się pojawiać pewne wiadomości, o których nie miałem nawet zielonego pojęcia. Nie, ale czy tak nie było, że pojawiały się? I tak było, panie radny. I jeszcze druga rzecz. Owszem, PiS był mój, ale i pana przyjaciela to już były naprawdę obrzydliwe wpisy. Chciałem tylko tyle powiedzieć. Dziękuję, panie radny. Zapoznałam się z tymi opiniami z całą sytuacją. Chciałam, że swoją opinię również, że niestety nastąpiło na wyczanie prawa. Ale na wyczanie prawa było na wyczanie i bardzo mi przykro, że po prostu wynikło to z błędnych pierwszych okresów. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, przejdziemy do głosowania. Uchwała nr 51 o numerze 296/2014 Rady Gminy Jeleniogórsko z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Rada Gminy Jeleniogórsko uchwala następuje. Paragraf 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Jeleniogórsko pana Macieja Krączka z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Jeleniogórsko. Paragraf 2. Uchwała podlega niezwłocznemu doręczeniu panu Maciejowi Krączkowi oraz przesłaniu wojewodzie mazowieckiemu i komisarzowi wyborczemu w Radomiu. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Jeleniogórsko. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wziął udział 10 radnych. Przeciw, za nie było żadnego głosu, przeciw było 5 głosów. 5 wstrzymujących się. Uchwała nie została podjęta. To jest zamykam ten punkt porządkowy. Przechodzimy do następnego punktu. 8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania Rady. Proszę pan Wójcie. Radna Krzyszewica, po stronę Rańca. Jest to sprawa z tego, co wiem, zarządzona. Pytanie pana Stasińskiego odnośnie projektów, czy na całą gminę tak, to są projekty na całą gminę, na te etapy, o których tam mówiłem, to jest chyba 3. Droga na kierowani Renaldy Soleckiej. Proszę Państwa,
zdrowienia i taka sytuacja zalewowa w Ukrainie, to korzystaliśmy z powołania sztabu kryzysowego, ponieważ straż tam próbowała wodę i nogi, korzystaliśmy ze środków rezerwy budżetowej, środków kryzysowych. W tym roku Regionalna Izba Obrachunkowa absolutnie nie wyraża zgodę na korzystanie z tych środków. W związku z sytuacją, jaka miała miejsce w tym ostatnim czasie, zaistniała konieczność wyczyszczenia rowów na Wisiszewicach, kilometr 300 i w napowieniu 800 metrów, 3 km. Niestety musimy to robić z własnych środków, bo z tych bieżących remontowych, bo Regionalna Izba Obrachunkowa nie wyraża zgody na finansowanie tych zadań ze środków rezerwy. Co dla mnie jest logiczne, że powinny być wykonane te środki, skoro jest, zbiera się sztab kryzysowy, skoro idzie Straż Pożarna z Radomia i od nas. Niestety takiej zgody nie ma. I tu jest po części odpowiedź na Pani pytanie, która Pani powiedziała, że tam jest, jak Pani określiła, klęska. Tak? Regionalna Izba Obrachunkowa nie przyjmuje tego do wiadomości. Nie wiem, chyba tak powiem paradoksalnie, jak się spali pół wsi, można użyć, jak się spali jeden dom, nie. No tak, tak i no, takie mamy prawo. Zrobić jedną rzecz, mianowicie
zobaczymy, na jaką chwili, nie pamiętam, na jakiej czy ta rezerwa kryzysowa, tak to nazwijmy, była zaplanowana na maksymalnej wysokości. Bo jeżeli nie, to moglibyśmy zostawić tą minimalną kwotę, skoro i tak nie możemy korzystać, i te pieniążki przenieść na konkretne zadanie, tak? Ale to zobaczymy, na jakim poziomie ta rezerwa została utworzona, bo jeżeli na minimalnym poziomie, no to ona jest nie do ruszenia. A swoją drogą ja się zwrócę jeszcze, bo to, o czym mówię, rozmowa z Regionalną Izbą Rachunkową, była telefoniczna, skarbnika gminy pani Marta Maciąg z panią z Regionalnej Izby Rachunkowej tutaj w Radomiu, ale jeszcze zwrócę się z pismem, na piśmie po prostu, żebyśmy mieli jasną wykładnię. To nie jest tylko nasz problem, pani z Regionalnej Izby Rachunkowej oczywiście twierdziła, że od rana dzwonią samorządy, dzwonią gminy, dzwonią powiaty i stanowisko jest jednoznaczne. Nie. Jeśli chodzi o tą nieszczęsną lakiernię w Antoniówce. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo skomplikowana. Sprawa jest bardzo skomplikowana, bo z jednej strony ja rozumiem mieszkańców i tutaj przyznaję rację mieszkańcom i pani osobiście. Pani była tutaj kilkanaście razy. To są również takie przepychanki w sądzie, tak? Nie, proszę Państwa. Proszę? W sądzie nie. W sądach, ale... w sądach nie są orientacyjne, dlatego że do chwili uzyskania wiążących decyzji ja nie mogę się na razie odwołać. Tak. Proszę Szanowni Państwo, problem polega na tym, że jeżeli jest lakiernia... Sprawa zamknięcia. Tak, jest lakiernia, to Pani może potwierdzić. Jeżeli jest problem i ma być kontrola, na przykład z nadzoru budowlanego, albo z sanepidu, albo z ochrony środowiska, no to właściciel jest informowany. No właśnie, jest. Jak widzimy taką sytuację, skargę na sklep monopolowy, że pod sklepem bije się alkohol w czasie, już po zamknięciu tego sklepu jest sprzedawany alkohol. No i byłem zdziwiony, jak pani Ania Malendowska przyniosła mi pismo informujące właściciela sklepu, że za 7 dni będzie miał kontrolę w takim temacie. Proszę Państwa, to jest śmieszne, no ale tak jest, to samo tutaj. Szanowni Państwo, sprawa jest skomplikowana, dlatego że wszystkie opinie są pozytywne. To Pani może potwierdzić. Tak, ale... Wszystkie opinie są pozytywne. Biosiów, Rdosiów, nadzoru nie. budowlanego, nie. sanepidu i tak dalej, i tak dalej. Jak jest kontrola? Przyjeżdża policja, przyjeżdża nadzór budowlany, no i pisze protokół z kontroli, że wszystko jest ok, nie ma przekroczeń, nie ma hałasu, nie ma zwrotu, no bo tak jest, tak? Także, Szanowna Pani, my tą sprawę monitorujemy, ale tak u Pani, jak i w dwóch innych przypadkach, bo mamy jeszcze przypadek kurnika, budowy kurnika w Myśliszewicach i zmiana sposobu użytkowania kurnika na tuczarnię świń w Aleksandrowie. I sytuacje są takie same. Wszystkie opinie, raporty, wszystkie są pozytywne. Więc pytam się, no wójt nie może, mając wszystkie opinie pozytywne, wójt nie może nie wydać decyzji, bo ktoś protestuje. No protest nie jest podstawą do niewydania decyzji. Panie wójcie, przepraszam, ale kilka słów powiedzieć. Opinie różnego rodzaju, jest jedna opinia, która jest konkretna z nadzoru budowlanego, to opinia została zlikwidowana. Bo sprawa się ciągnie od 2012 roku. I dosyć ciągnęło, odwołania były, tak jak Pan mówi, do Warszawy, bo były te chowanie lakierki. Dysponowałam zdjęciami, wszystko w urzędzie gminy jest takich papierów. Doszło do zamknięcia, prawda, tej lakierni.
była, nie ma opinii budynków technicznego, nie ma nic. Jest opinia nadzoru, że działalność została zlikwidowana. Nadzór pan wystąpił z wnioskiem trzecim z kolei, bo ciągle innowacje wprowadza, z emitorem do atmosfery. Mnie chodzi o to, żadnej pozytywnej wiosi nie ma opinii. Nie ma, bo ja mam dokumenty, że nie ma. To, że pisze we wniosku właściciel, to nie jest prawdą, bo wiosi nie kontroluje obiektów domu, nie do urzędu działalności. Ja sobie na piśmie to załatwię. Starostwo wydało wniosek na listę na nielegalną lakiernię. On nie powinien się tym wnioskiem w ogóle podpierać co na czynnik. To jest nie pierwsza sprawa. Posiada 5 kawali plus dodatkowe emitor, który centra tej lakierni, która została zlikwidowana. I nie ma żadnych badań, bo tutaj powołuje się, ale nie ma żadnych dokumentów, które stwierdzają, że on ma badania. On tylko stwierdza z internetu żywcem, że tyle zużywa tyle, ale nie ma podstaw prawnych. Ja bym prosiła o przyjrzenie się dokładnie tej sprawie. A jeżeli chodzi o wiosz, to ja doręczę odpowiedni dokument, bo to była rozmowa z zapytaniem się żywca. Ani RDOŚ, ani wiosz, nikt nie kontroluje działalności tego zakładu. Także powoływanie się na dokument tych porządków nie ma. Poza tym są przekłamania, bo budynek jest 23 metra. Ja tu reprezentuję 6 mieszkań. 6 mieszkań. Plus działki, ale co najważniejsze, panie wójcie, chciałam powiedzieć, do 2004 roku studium zagospodarowania przestrzennego obowiązywało, tak? Tylko tak coś się zmieniło. Gdzie były przewidziane zakłady, ale drobne, nieuciążliwe. Lakiernia jest zaliczana do uciążliwych. Więc wiedzieli pan, że na etapie inwestycji nie zatrzymano tego problemu. Są mieszkania. Obok zrobiono grunty do 2004 roku klasy trzeciej, gdzie jest rolnik. Obok działka jest polska i to wszystko. Ale sam pani opinię nadzoru budowlanego. Opinię nadzoru zlikwidował, no. Tak. Że zlikwidował, to tylko ta jedna opinia, ale o budynku pan nie ma nic, żadnych opinii technicznych, kompletnie nie ma nic, panie ministrze. Ja bardzo proszę o przyjrzenie się dokładnie tej sprawie, a poza tym samo to, że są mieszkania, grunty klasy trzeciej, działki rozwojowe, teren zabudowy zagrodowej, o czym sam wnioskodawca pisze. I wie pan, nie rozumiem prowadzonego przerwę 2012 roku. Ja wiem, że pan wójcie, no wójcie na pierwszego informacji. Współczuję nam, ale panie wójcie, my się boimy o tą decyzję, bo my się też będziemy odwoływać. Nie jest możliwością przy domach, z tego co czytam, też o to wyroku, może pan prawnik spojrzy. Nie ma możliwości, żeby był z emitorem w powietrze lakierka. Teraz są takie wymogi lakierki, są lakierki, jest wszystko. Nie wiem, jak będzie wyglądał raport. Ale sama pani wie, przepraszam, że jak jest kontrola, tutaj lakierki nie ma. Tak, bo ja mówiłam panu, na tym polega problem, że jak jest kontrola, to lakierki nie ma i nie ma lakierowania. I cały czas obrębne koło. Nie ma kontroli, jest malowanie. I wszystko zmierza ku temu, że otrzyma. Tylko nie rozumiem dlaczego. Nie rozumiemy my jako mieszkańcy, bo uciążliwość została zlikwidowana przez działanie lakierni w tym miejscu. Bo on nie chce nowej, tylko chce w tym budynku, w którym ja z roku 89 po prostu. I z emitorem. Nie pis, prawie pani radna. Ja bym chciała coś w tej sprawie, bo jeżeli mogę, bo mam przykład, to prawda nie znaczy. No króciutko, proszę. Ale w podobnym momencie też wiązało się do dolegliwą działalnością, może nie taką jako pani, ale podobną. I też, bo w tym momencie pan Wójt musi wydać jakąś decyzję. I też akurat z tego przypadku, a nie wiem, z pomocy byłam uczestnikiem tego sporu, bo tam też i rozmawiałam w starostwie z pewnymi osobami związanymi też z budownictwem i tak naprawdę decyzja była taka, że gospodarzem terenu jest wójt i to wójt, mając wszelaką wiedzę i wszelakie przesłanki, aby jakieś przesłanki istnieją, podejmuje w tym zakresie decyzję. To nie jest tak do końca, bo pan ma część decyzji pozytywnych, tak jak pan mówi, ale musi pan odnieść się również do tego, czy to sprawdzić przede wszystkim do informacji, którą tutaj pani stwierdza, czy ona ma faktycznie miejsce. W jaki sposób? Chociażby wysyła pan z gminy swoich pracowników, którzy pozwalają na miejscu protokół. A taki protokół wyłącza pan do dokumentacji, popierając jednocześnie tym, że takie fakty istnieją. Bo to pan jako gospodarz terenu podejmuje ostateczną decyzję. Bo jak pan podejmie decyzję dobrą, to starosta powie tak, że o tym wszystkim zadecyduje wójt na danym terenie. Miałam podobny przykład, sprawa się dotyczyła i podobna sprawa była pozytywnie na tych mieszkańców. Podobny osobnik, który ukrywał wiele rzeczy, chowając się pod różnymi działkami na rynku, ale to nie było i sprawa, co prawda trwała trochę, ale była zrozumiała pozytywnie. Jakby pan mógł ewentualnie, nie wiem, wybrać na spotkanie, porozmawiać z tym starostwem,
Również i tak. Dziękuję. Ja tylko chciałam... Dalej kontynuujemy odpowiedzi. Dobrze, Pani sugerowała, myślę, że słyszę. Odnośnie właśnie przepychanych w sprawie kurnika w Mszczyźnicach jest taka interpretacja, że protesty mieszkańców nie mogą być podstawą do wydania umownej decyzji. Powiem Pani więcej, jeżeli osoba, która buduje kurnik i ma wszystkie pozwolenia, czy tak jak i ma wszystkie pozwolenia, wszystko zgodnie z prawem, zachowane odległości, parametry, te współczynniki szkodliwości i tak dalej, i wójt wydaje decyzję negatywną, mówi, że nie, bo nie, no to jaką podaję? Jaki podaję argument? Nie, ja powiem tak, na etapie uzyskania warunków podstawowych, tak? Ale ta sprawa pana Gierdnia, ona była i znikała, to się sprawa ciągnie rada. Już to nie jest sprawa taka, że ktoś... To nie jest pozwolenie na to. Nie jest pozwolenie, że ktoś wystąpił i buduje cały dzień. Pana Gierdnia była, wydana, nie wydana, zyskała, pojawiała się. To nie jest sprawa. Ale ona została zlikwidowana, a teraz się stara w tym samym miejscu i chodzi o wzięcie protestów naszych pod uwagę, bo wszyscy mieszkańcy tam obok się podpisali. Teraz się podpisali, prawda? Bo tu jest protesty kilka. Ale Pani Wójcie, chodzi głównie o to, że protesty mieszkańców nie są brane pod uwagę wtedy, kiedy nie ma, kiedy jest plan zagospodarowania przestrzennego. A u nas takiego nie ma krajców. Nie wiem, jak jest z tym kurnikiem. Nie ma planu. Ja to sprawdziłam, tak jak Pan Wójt powiedział. Jeżeli nie ma planu, decyzja tylko i wyłącznie do Pana Wójta należy. Żadne konsekwencje z tego planu. Tu uważam, że a potem, no tak, tak nie ma planu. Pani mecenas, proszę. Ja chciałam tylko dodać, że tego rodzaju decyzji o małym tutaj do czynienia, ona nie mieści się w tak zwanym pojęciu uznania organu administracji. Pani Rada słusznie zwróciła uwagę, że istnieją w prawie administracyjnym decyzje, których organ administracji, bo gospodarz gminy może po analizie całokształtu sprawy wydać decyzję albo na tak, albo na nie, oczywiście uzasadnienie. Natomiast decyzja, z jaką mamy do czynienia w tej sprawie, nie jest objęta tak zwanym uznaniem administracyjnym, co oznacza, że jeżeli zachodzą przesłanki, które można odhaczyć, wydrukować, zostawić i odhaczyć, wójt nie ma możliwości nie wydać decyzji. To postępowanie jest długotrwałe, jest poprzedzone wydanie szeregu opinii, niejednokrotnie sporządzenie raportu przez samego wnioskodawcę. Zgodzę się, że wójt ma obowiązek odnieść się do uwag, ponieważ uwagi, o ile same nie mogą stanowić podstawy do wydania decyzji odmownej, o tyle muszą być elementem postępowania, które jest rozważane. Bo jak jest odwołanie i odwołanie trafia powiedzmy do samorządowego kolegium odwoławczego, jest chaotycznie, że było na przykład ileś uwag mieszkańców, a wójt skwitował je, tu przykład, bo akurat w tym przypadku na pewno tak nie jest, bo ja te decyzje też widzę. Nie, bo nie, no to wtedy całkowicie jest to podstawa do uznania decyzji, przekazanie z powrotem do rozpoznania. Natomiast jeżeli organ administracji mówi, były uwagi takiej osoby, nie są uzasadnione, bo, i tutaj mamy wyczerpujące uzasadnienie, to naprawdę to nie jest czyjaś dobra czy zła wola, tylko po prostu, proszę mi uwierzyć, nie ma możliwości wydać innej decyzji. Jeszcze jedna. Przewidziane. Nic się nie zmieniło do 2024 roku, a teraz nie wiem, jakie są plany. Nie były przewidziane bez uciążliwych zakładów. Ale w ramach już tego roku nie mają zakładów. Oni mają długo, ale wcześniej środków, nic nie było. Dobudowali emitory, które teraz mi też powiedziano, że ani odbioru technologicznego nic, bo jest 5 emitorów emitujących powietrze, już miał tam przekroczenie. Proszę Państwa, więc do tego, co powiedziała Pani Radna Pasek i Pani mecenas, rzeczywiście w drugim przypadku, przed kurnikiem, mimo że nie był wymagany raport środowiskowy ze względu na protesty mieszkańców, zleciliśmy ten raport środowiskowy, tak? Zleciliśmy, czy nakazaliśmy, tak, więc staramy się, czy idziemy w kierunku wyczerpania wszystkich możliwości, wszystkich środków, tak? No ale jeżeli po drodze wszystkie opinie, wszystkie decyzje, wszystkie raporty są pozytywne, no to co powiedziała Pani mecenas,
wójt praktycznie nie ma być. I jeszcze jedna tylko rzecz. Wójt nie wydaje decyzji ostatecznej. Nie możemy powiedzieć o decyzji wydanej przez wójta, że jest dobra czy zła, dopóki organ odwoławczy nie stwierdzi tego sam, ponieważ zawsze w każdej sytuacji, jeżeli są strony sporne postępowania administracyjne, to dla którejś z nich decyzja będzie nieprawidłowa. Nieprawidłowa w jej odczuciu. A to, czy jest nieprawidłowa w świetle przepisów prawa, to może stwierdzić tylko organ administracji. Ja tylko odpowiem, jak z ostatniej dni informacje odnośnie budowy elektrowni wiatrowej. Też samorządy wydawały na pewno wszystkie opinie zgodne, że wszystko w porządku. Po kontroli NIK-u co jest zalecenie, skierowanie sprawy do CBS-u i do innych organów, że to jest nieprawidłowo do premiera, do prezydenta. A wszystko trzeba było po majestacie prawa. Okazuje się, że nikt stwierdził, że nie było to po majestacie prawa. Tak samo i tutaj widzę, że wszystko zmierza do tego, że będzie wszystko w majestacie prawa, bo ktoś tam otworzył, przyklepiemy, pójdzie, ludzie będą mieli problem. Tak się na tym skończy, bo tego tak, ja tak dyskutuję. Jeszcze dalsze odpowiedzi, proszę Państwa. Jeszcze do tego dwa słowa. Bo z tego co rozumiem, to są dwie sprawy. Jedna o wydanie pozwolenia na wszystko, żeby to funkcjonowało, a druga chyba, że to funkcjonuje obecnie, tylko nie w ruchu ciągu. Zmiana sposobu użytkowania, tam, jednego podnoszenia, ale proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam to, co Pani Pasek mówiła. No co z tego, że ja powołam komisję i wyślę tam komisję, jak muszę uprzedzić? To cały czas o czym mówimy. Tam było już o dziesiątkiej komisji i tam się nic po prostu nie dzieje. Jest dookoła mur, brama jest zamknięta, szczelnie, nic nie widać. Pan oczywiście temat nie jest taki pan przewodniczący, który dzisiaj pan jest monitorowany. Sadków, żywoków. Ja myślę tam pracowników i to pan Jerzy Chrzanowski, monitoring nad zalewem mieszkaństwa. Od ubiegłego piątku poprosiłem policję z pionek i piątek, sobota i niedziela są zwiększone patrole o godzinie 21-22 nad zalewem. Rzeczywiście miał miejsce taki incydent, gdzie te ławki były poprzewracane, chyba ławka waży chyba 180 kg, więc to nie jest jakaś forma badaczna. No ale to tak, różnie to bywa w różnych okresach. Zostawiliśmy toalety otwarte, bo uważam, że jeżeli one są, muszą służyć mieszkańcom. Był jakiś czas porządek i spokój. W którymś tam momencie ktoś uderzył w drzwi pięścią, nogą, nie wiem, te drzwi są zamknięte. To jest jedyna taka dewastacja. Ale tak na razie nic tam się z tego nie dzieje. Oczywiście myślimy nad monitoringiem, ale to są kolejne jakieś wcale niemałe pieniądze. Odpowiedź panu Bronkowskiemu, studnia dodatkowa. To co kiedyś mówiłem, jesteśmy skazani na wybudowanie dodatkowej studni, a ja uważam, że ta studnia nie powinna być budowana w tym miejscu, gdzie mamy hydroformię, tylko powinna być wybudowana z hydroformią kontenerową właśnie gdzieś w Zowicach, dlatego że tam jest najwyższy teren, jeśli chodzi o położenie miejscowości w gminie i tam problem występuje najczęściej i najbardziej w uczciwym. Ulica Poranna, jeszcze raz jadą do Radomia od Figurki do Kotowy. Zobaczę, co się w tej sprawie. Tutaj z tego co wiem, sprawy nadrzecznej to pan Mariusz Trzkowski zgłaszał do Zygodru w ramach usunięcia tego w ramach gwarancji. Prawda na Orliku będzie, za chwilę mamy dożynki, więc będzie po dożynkach już. Kort tenisowy nad zalewem, jeśli chodzi o ogrodzenie. Proszę Państwa, to ogrodzenie zostało zdemontowane,
bo to było niestosowne ogrodzenie na takiej wodzie. Po prostu było najbardziej delikatne, jak tylko można było zamontować. I wszystko to, co jest zdjęte, to jest zdjęte dlatego, że było powyginane wodpiłek. Zostawiliśmy ogrodzenie od strony wody i tutaj z tych trzech stron. Musimy zamówić mocniejsze przesłanki jak na rybniku, bo montowanie czego innego, uzupełnianie tego, co jest, nie ma najmniejszego sensu. Czy może jest zmieniony wygląd? Bo to jak jakiś wypust miał być w kolejce. W zasadzie to jest w naszej gestii, bo to nie ma jak gdyby znaczenia, czy my dopadamy 5 kostek, czy tam dopadamy 5 kostek. Można gdzieś tam odpiąć i tam dopadać. Napisy na tablicach dla osób niepełnosprawnych. Panie Radny, ten projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i te napisy również są w ramach tych środków finansowane są. To jest 85% dofinansowania i tutaj nie mogą być finansowane z dodatkowego źródła, czyli z PFRON. Lampy nad zalewem, koszty rozumiem tych starych lampach, tak? Ja się upewnię z tego, co wiem, to pan wyprodukował nowe oświetlenie i zrobił to gratis. Taką mam informację. Koszty najmu przy zalewie, wynajem gruntów. Nie wynajmujemy gruntów poza panem Różańskim. Nie wiem, muszę sprawdzić. Coś się nie wiem, 300 zł, ale proszę. Natomiast żadnych innych gruntów nie wynajmujemy. Odnośnie kostki pan Lewandowski otrzymał konsultację na piśmie na temat. No i koncepcje nowe, zaletnie i nowe, bo to jest wniosek już jest w ocenie formalnym. Tak, nie mieliśmy czasu. Proszę Państwa, pojawiła się informacja o mazowieckiej jednostce. Mieliśmy 2 tygodnie na złożenie wniosku, więc nie było czasu na jakiejkolwiek konsultacji. Jeżeli Pan jest zainteresowany tym, co w ramach tego będzie robione, to zapraszam do 108. I tam jest cała, ja w tej chwili też nie wszystko pamiętam, ale tam jest rozpisane. Natomiast droga w Groszowicach strona Rajca. W ogóle droga w Groszowicach będzie poprawiana po kanalizacji. Mam taką informację od pana, który mówi kanalizację na Wężyszu. Sprawdzam na szkole. Proszę Państwa, ja już interweniowałem w tej sprawie chyba ze 3 razy jeszcze dzisiaj. Zadzwonię do pani dyrektor, bo ja nie wiem, czy jest problem. Pani dyrektor otrzymała polecenie, że plac zabaw i tamta brama ma być po prostu otwarta. Plac zabaw dostępny dla mieszkańców. No co to jest za plac zabaw, jak jest on czynny, nieczynny po południu, w sobotę i w niedzielę, albo w wakacje. Także ja jeszcze raz po sesji niezwłocznie zadzwonię do pani dyrektor i pewnie otrzymam tym razem polecenie na piśmie, skoro nie skutkują. Czego dotyczyła Komisja Zdrowia? Komisja Zdrowia była zwołana na wniosek przewodniczącej Komisji Zdrowia i dotyczyła Ośrodka Zdrowia w Słupicy i dotyczyła Ośrodka Zdrowia w Groszowicach. Jest zrobiony projekt. Będziemy chcieli, żeby ten ośrodek w Groszowicach ruszył, tym bardziej, że tam jest też kwestia taka zbieżność po prostu czasu. Jest zniszczona kompletnie
podłoga w tej bibliotece, w tej pierwszej części, więc i tak no, stoi przed nami konieczność wymiany czegokolwiek. Państwo radni wyraziliście zgodę na wykonanie dokumentacji. Ta dokumentacja jest, jest pozwolenie na budowę, jest wszystko i uważam, że ta inwestycja powinna ruszyć. Że nie otrzymałem precyzyjnej odpowiedzi. Ale jak pan to pan powiedział, to pan to ciekawe rzeczy powiedział już. Nad nim się zastanowimy. Teraz tak. Ja nie pytałem o Komisję Zdrowia Rady Gminy. Ja pytałem o Społeczny Komitet. Przed na którego czas pan stoi? Rada Społeczna zebrała się na wniosek Komisji Zdrowia. Ale i czego to dotyczyło właśnie? Dotyczyło Ośrodka Zdrowia w Słubicy. Tak. Ośrodka Zdrowia w Noszowicy. No Słubicy akurat nie ma. No może przybliżyć będzie odpowiedź pan. Takie ważne rzeczy się dzieją i pan słusznie raczył powiedzieć nam o tym, że co się działo właśnie, a to jest bardzo ważna kwestia. Czy jaki ośrodek zdrowia w Słubicy? Przypomnę, kiedy mam został ośrodek zdrowia, to co teraz mamy? Ośrodek zdrowia w Słubicy został zlikwidowany. Rzeczywiście ten ośrodek zdrowia podlegał pod Piątki. Było spotkanie z mieszkańcami Słubicy. Mieszkańcy no, ze zrozumieniem podeszli do decyzji pana doktora Zawadzkiego, kierownika tamtego ośrodka. Tym niemniej ja uważam, że jest ośrodek, który funkcjonował tam ponad 40 lat, jest bardzo zasadne, aby taki punkt tam stworzyć mieszkańcom. Zgłosiła się jedna osoba, która w tej chwili jest na etapie potwierdzenia testamentu. Ma domek taki jednorodzinny, która w zamian za przystosowanie sobie na ośrodek zdrowia chce nieodpłatnie przekazać użytkowanie właśnie na ten cel na okres, no nie wiem, przynajmniej 10 lat. I tą kwestię rozważam. Ale może pan podać skład tej komisji, kto tam był właśnie? Której komisji? No, ale ja przedam pana wójka. Ale w tej komisji? Ile szkół zaraz udzielę panu? Panie przewodniczący, chciałam powiedzieć, że to jest skład stały przez. Rada Społeczna Ośrodka Zdrowia nie ulega. Ja do o tym wie pani radna, pani też. To zapytam inaczej. Czy ktoś tam w sali nie był na przykład w Słubicy? Proszę pana, nie na tym etapie. Nie na tym etapie. Szanowni państwo, ale jedno słówko. Proszę państwa, jeżeli projektowaliśmy przystosowanie budynku w Gruszowicach, to robi to projektant, który ma uprawnienia i zna się na przepisach przystosowania budynku do celów usług medycznych. I na tym etapie sanepid nie jest potrzebny. Sanepid jest potrzebny na etapie uzgodnień. Więc dobrze pan wie, że przecież rada panu tą inwestycję w Gruszowicach chociażby zablokowała panią ciągnie dalej. Nie tylko mieszkańcom. Proszę pani. Panie przewodniczący, ja chciałam tylko wejść w słowo pani. Jeszcze spotkanie Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia dotyczyło przede wszystkim ewentualne zmiany w przepisach stanowczych, natomiast nie zajmowało się konkretnie już inwestycjami czy planami, tylko ewentualnie przygotowaniem do tego, czyli zmianami w statucie. Więc trudno mówić o tym, że już coś budujemy, coś zmieniamy, coś robimy. Natomiast na pewno trzeba wziąć pod uwagę głosy mieszkańców, tak w Słubicy jak Gruszowic.
w momencie tego się nie zmienia, ale jest żeby przygotować takie rzeczy, prawda? To trzeba najpierw zacząć od statutu. A kiedy dalej Rada wyrazi zgodę, to my nie możemy wtedy czekać i zmieniać do w tym momencie pewnie rzeczy. Tak. Przecież pan Wójt powiedział, że jest gotowy projekt, chociażby w Roszowicach. Tak, przecież będą chwalili wszyscy, nie pamiętacie państwo? No tak. Na ile pamiętam to skończyło. Projekt, zgodę, nagle potem się okazało, że Rada Rady zablokowała finanse. Przecież wszyscy wyraziliśmy zgodę na takie działania. To nie było jeszcze na w ogóle na wykończenie tego podprowadzania mediów tam odpowiednika, że pierwsza była kwestia taka, że pan wójt nas, to możemy cofnąć, ja chyba do tego sięgnę materiału, że miało to gminę nic nie kosztować. To miało być za darmo zrobione, ani złotówki. Później najpierw było 10 tysięcy, później przynajmniej 5 tysięcy, kilka tysięcy, później mamy dokładnie, później następne. Tą sprawę w tym piszemy, musimy wiele wyjaśnić. Ponieważ są już projekty, dlaczego pan wójt właśnie nie raczył poinformować Wysoką Radę o tym, że co się działo właśnie, to jest bardzo ważna sprawa, że już mam gotowy projekt, chce się odbudować i tak dalej. Wasz pan uważa, że to są sprawy nieistotne. Proszę pana, dlatego było wprowadzane zadanie, że był gotowy projekt z pozwoleniem na budowę. Były dwa zadania. Pierwsze zadanie było na wykonanie dokumentacji, a drugie było zadanie na realizację tego projektu. Dziękuję. Czy już pan skończył wszystkie odpowiedzi? Tak. Jeszcze nie. Pozostała jeszcze sprawa Rajca. Proszę państwa, jest pewne rozwiązanie, które w jakiś sposób się wypracowaliśmy tutaj na spotkaniu z prezesem spółek wodnych, ale nie chciałbym teraz o tym mówić, bo po pierwsze umówiłem się po tym spotkaniu na spotkanie z mieszkańcami, a po drugie muszę skonsultować ewentualnie to rozwiązanie z panią mecenas. Pan już wszystko odpowiedzi, tak? Tak. Proszę. Czy pan uzyskał odpowiedź od pana wójta? Nie satysfakcjonuje mnie, nie chciałem po prostu uzupełnić. Panie wójcie, w momencie, kiedy staraliśmy się o przyłącze wody, była kwestia poruszana, bo to był projekt i na wodę, i na kanał. Że rezygnujemy przez rok, dwa z tej kanalizacji, by po prostu uzyskać przyłącze tej wody. Było to ważne, ponieważ w studniach kopanych wody brakowało, w studniach wierconych, tak jak moja, absolutnie się nie nadawało. Nawet do prania. Dziękujemy pięknie za wodę, że zostało to ujęte z takich oszczędności. Natomiast tu wspomina pan, że są takie sytuacje, gdzie 100, 200, 300 metrów takie odcinki, nieduże jak i nasz. Tylko, że te odcinki, na tych odcinkach jest przeważnie dwie, trzy posesje. I one zostały uwzględnione do projektu w tym roku. Nas, gdzie jest 300 metrów, ale w tej chwili jest już 9 budynków i zaczynają od jesieni następne, do przyszłego roku będzie kilkanaście, około 16. Na odcinku 300 metrów nie bierze się pod uwagę, tym bardziej, że nie wiadomo, czy będzie w końcu szło to drogą polną, bo to jest gminna droga, ale to nie można nazwać drogą, bo to jest droga polna, czy też będzie tak jak poprzednio, przez działki. W tej chwili 5 budów już jest, w dalszej etapie będzie 3. Wzdłuż tej drogi ludzie chcą porobić ogrodzenia, chcą zagospodarować, niektórzy już nie czekają, zaczynają, bo mają dość czekania, zagospodarować te działki. Proszę wziąć pod uwagę, że z kolei znów koszty pójdą ogromne. Jeżeli będzie konieczność jednak prowadzenia tego kanału poprzez działki. Koszty strasznie wzrosły. Czy nie można tego brać pod uwagę, że gdzieś na odcinku jest tylko 2-3 domy 200 metrów czy 300, a gdzieś jest kilkanaście. I że to będą koszty, sam pan wie doskonale, bo już takie inwestycje szły poprzez działki. Że te działki są rozwalane i te koszty są dużo, dużo większe. Żeby po prostu to uwzględnić. Nam nie zależy, mówiliśmy, że natychmiast nawet.
My prosiliśmy, żeby tą sprawę brać pod uwagę, ale nie wzięto nas pod uwagę do projektów teraz. Nie mówię, żeby ten kanał powstał w tym roku, ale żeby na przyszły, rok na jesieni chociaż powstał. To ten projekt powinien już być wprowadzony, żeby ten projekt był robiony. Jeżeli pan mówi, może na przyszły rok ten projekt będzie robiony, to może ta kanalizacja powstanie dopiero za 3 lata czy 4, kiedy już te działki będą zagospodarowane, to już będzie dużo mniejsze. Teraz powrócę do rowów. Jak mówię, 2 czy 3 lata temu przyjechał ciągnik, tą wąską łychą, tam coś pomerdał. Te ściany są źle wyprofilowane, nierówna głębokość. Ludzie starają się wykaszać te rowy. Ale jest to ciężko i tracą cierpliwość, bo gmina nie wykasza, ale też nie wyprofilowała tych technik. Zresztą nie tylko na tym naszym odcinku, ale wzdłuż całej drogi gminnej, asfaltowej przez Sapów, jak był robiony kanał, jest ten rów niepoprawiony należycie. Nie wiem, czy to wykonawca powinien to zrobić, który robił kanał i nie zrobił tego prawidłowo. Tak jak u nas z kolei słupki nieprawidłowo wstawił przy oznakowaniu zaworów głównych, jak i również nie zagęścił tego rowu po prawej stronie, który drogą prawą stroną zabudowa jest po lewej, a woda prowadzona była po prawej. Nie zagęścił, powstaje rów po każdych opadach. Ja na odcinku swoim od zakrętu do mojego wjazdu to mam 20 metrów. Jest tutaj sołtys. Może potwierdzić, że za każdym razem z grabiami wchodzę po każdej ulewie i równam kontrolę, żeby tam ktoś nie uciął. Za każdym razem, bo szlaka została nawieziona w wolnie wyrównanej drodze i w dołkach jest szlaka i tu jest w miarę twardo. Natomiast tam, gdzie były górki, jest ziemia i przy każdym opadach... Chciałbym pana zapytać, czy pan już tę sprawę na przykład zgłaszał do urzędu wcześniej? Przepraszam, ja rozmawiałem ostatnio z panem wójtem, ale wcześniej rozmawiałem z panem radnym. Szkoda, że go tu nie ma. I ta sprawa jest przerzucana. Każdy mówi, że coś mówił na ten temat i robi, a z drugiej strony nic nie słychać, dlatego w końcu przyjechałem. My nie jesteśmy mieszkańcy po to, żeby... Ja rozumiem panu, panie Musi, pan krótko odpowie, że pan... Ale jeszcze chwileczkę, dalszej sprawy, jeśli chodzi, bo nie usłyszałem odpowiedzi na temat tych zaroszy. Nie wiem, czy ten pasek od asfaltu do tego ogrodzenia pana tego jest w gestii miejskiej, tak jak jest ta droga dojazdowa, jest zdaje się urzędu miasta. I kto ma napłynąć tego pana, czy to ma zrobić instytucja, wyciąć to, ale naprawdę wykarczować to, żeby to nie odrastało i nie zrobione, żeby nie było zrobione tak, jak zostały rowy melioracyjne, te główne też tutaj przy drodze naszej gminnej szlakowej, wycięte były wierzby, ale tylko były ścięte. One z powrotem odrosły jeszcze potężniej. Dobrze, wie pan, dobrze, wie pan, pan wie o co pan myśli i pan teraz odpowie. Ja proszę pana powiedzieć, że myślę i myślę, jeśli chodzi o te zarośla i to, co jest nasze, po naszej stronie, wytniemy. Nie wiem, czy no, a jeżeli jest to po stronie miejskiej, czy nie. Natomiast to proszę, jeżeli chodzi o zdrowie i kanalizację, proszę pana, to ja się z panem zgadzam. To byłoby idealne rozwiązanie, żebyśmy zrobili wodociąg, kanalizację i drogę. Uporządkowali rów i temat zamknęli. Szanowny panie, jeśli pan mówi, że pan no, w tym roku, no nie, ale w przyszłym, chociaż na jesieni i tak dalej, bo to już 2 lata, w Wiedni czekają mieszkańcy 15 lat na kanalizację przy bardzo zwartej zabudowie. No tak, proszę pana, to nie jest tak, że zostały nam tylko jakieś wąskie rozbudowy i to wszystko. Nie, przepraszam, ale pan powiedział, że ja się tak strasznie tego, bo odcinek 300 metrów ja jestem zaraz, prawda, tego. Ja też myślę tutaj tak, jak pan powiedział, że przywozi się szlakę na drogę niewyrównaną, zasypuje się koszta, idą w tę szlakę, a ona nic nie daje. Po co to takie koszta?
kiedy najpierw trzeba było tą drogę jakoś wyrównać po tej robocie tych, którzy ten wodociąg robili, że te rowy powinny w poprzek, które były i tak z prawej strony zagęszczone przez tą firmę, żeby nie tworzyły się tam rowy, bo się tworzą rowy. Wie pan co, musimy bo jednak przerwać, bo to się za długo trwa. Ja myślę, że niech pan dalej tą sprawę kontynuuje już w urzędzie z pracownikami autorycznymi, z panem wójtem, bo tak będziemy to ciągnąć chyba. To, że krzak rośnie, czy on rośnie, to wiadomo, nie, to jest problem. Ale przepraszam, nie ma tu pana radnego. Czy ja muszę z każdą sprawą latać do wójta i jak mam radnego pomocy? Ma pan jeszcze sołtys? Przepraszam. Tak, przede wszystkim jest radny, który ma tu największe kompetencje, prawda? Bo my wybraliśmy ich, przepraszam, ja już wspominałem panu Bogdanowi i panu wójtowi, by wreszcie zebrania, spotkania, nie wiem jak dotychczas się odbywało, ja jestem zameldowany de facto już mieszkańcem od kilku miesięcy, ale buduję od prawie 5 lat. I w tym czasie ja nie widziałem żadnego spotkania, zebrania na początku, gdy pan objął funkcję. Ani z wójtem, ani z radnym. Ludzie do sklepu pana Marczykowskiego, owszem, przychodzą i każdy ma coś do powiedzenia. Tylko mówią, czy ja mam jeździć za każdym razem, a jak się przyjedzie, to później tutaj się okazuje, że za bardzo nie mam co liczyć, żeby się wypowiedzieć, żeby powiedzieć swoje racje przez zasięg. Od tego mam radnego, mam wójta, że powinni interesować się was. Nie wiem, ale mieliśmy się spotkania u pana sołtysa w obecności pana radnego Sikory. Przepraszam, od chwili, kiedy ja tu jestem i jak był pan na samym początku, kiedy pan został wybrany, tak nie było z panem ani z radnym żadnego spotkania. Były, proszę pana, spotkania u pana sołtysa, gdzie był pan radny i pan sołtys. Nie było żadnego zgłoszenia żadnego. Gdyby były, ja bym był. Ja jestem Zamykamy ten porządek obrad, żeby nie z tego sprawy różne. Wysoka Rada, w sprawach proszę państwa powiadomić o tym, że doręczone mu zostało pismo pana wójta o kasację z całego roku. Który jest po prostu o obniżenie pensji, konkretnie chodzi o obniżenie pensji. Panu wójtowi wiadomo, że to zostało przez sąd administracyjny odrzucone, pan wójt złożył kasację. Ja myślę, że tak, nie będę państwa to zapoznawał z tą skargą kasacyjną, bo ona jest dosyć długa, że ktoś z państwa chciał, to można się z tym zapoznać w Boże Rady. Dosyć. Natomiast są jedno i pani mecenas, którą odpowiem pani, że ja zarzucam, że panie jakby prawo pana wójta nie robi. No w jaki sposób to jest nawet na dzisiejszej sesji, jest tak na każdej sesji. No ja może przypomnę tak, że obsługa prawna powinna obsługiwać radę, tak? Pan wójt na sesji jest tylko z głosem doradczym. Po prostu może być, że jest potrzebne wykorzystywanie tego do pytania, do wyjaśnienia tego, żeby to wyjaśnić. Myślę, że tutaj wielu osób, w tym państwa sołtysów, nie rozumie sedna sprawy, na czym polega sesja, obrady sesji i tak dalej. Także tak to wygląda. I myślę, że... A tutaj jest tak. Pan wójt wykorzystał obsługę prawną, jeżeli chodzi o sprawę konkretnie pana Macieja Wrączka. Natomiast tutaj w tej sprawie jest wykorzystana kancelaria, która reprezentuje również i nas, bo pan wójt jest do tego zobowiązany, że pan wójt zapewnia obsługę prawną radzie, tak? No ja nie mogę jako przewodniczący cała rada sobie kogoś tam wziąć, wynająć taką kancelarię, czego prawnika, żeby obsługiwał radę. To pan wójt zapewnia. I pan wójt zapewnia ten sposób. I przeczytam to tak, skarżący. Pan Piotr Szabolski, reprezentowany przez Radę Prawnego Kazimierza Dziadela i tak dalej, czy naszą kancelarię prawną. Strona przeciwna, Rada Gminy Jednia Lepisy. Czyli wykorzystany jest pan wójt sobie wykorzystał naszą kancelarię prawną, z którą ma prawo korzystać również rada, do celów prywatnych. Bo tak to wygląda niestety, to do interesu prywatnego. Ja mam pytanie, czy pan jakąś umowę dodatkową podpisał z tą kancelarią prawną na obsługę pana tutaj w tej konkretnej sprawie? No bo my, nam się w ten sposób zamyka i poprzednie uzasadnienie musieliśmy to we własnym zakresie robić, odwołanie, odpowiedź na skargę, którą pan złożył i tak dalej.
Także tutaj te kwestie się martwają i pan tutaj wykorzystuje po prostu swoje stanowisko do celów prywatnych. Tak to jest proste, jeżeli jest inaczej, to proszę mi wyjaśnić. Proszę pana, ja bym prosił po raz kolejny pana, żeby zanim pan otrzymał odpowiedź, żeby pan się powstrzymał od posądu, bo po pierwsze pan powiedział, że wójt wykorzystał naszą kancelarię prawną. Jaką pana kancelarię prawną? To jest żadna kancelaria pana prawna, proszę pana. Pan wójt zapewnia obsługę prawną na sesji, koniec, to nie jest pana kancelaria prawna. Natomiast szanowni państwo, proszę państwa, ja poza tym, że jestem wójtem, jestem pracownikiem i w sprawach pracowniczych będę korzystał z radcy prawnego zatrudnionego w urzędzie. I to jest tej chwili mamy sprzedażę kasacyjną i będziemy musieli skorzystać z prawnika. Przez? Kancelaria prawna, która nas obsługuje, reprezentuje pan. Proszę pana, jeszcze pan tej kancelarii prawna, która jest zatrudniona w urzędzie, nie obsługuje mnie, tylko Rady Gminy. W tym przeciwko... Pan komisarz nie obsługuje wójta, tylko urząd. Tak, urząd. Urząd. I jedno i drugie. To jest sprawa pana prywatna i pan sobie powie. Nie, to jest sprawa pracownicza, nie jest prywatna. To pytam, czy pan podpisał konkretnie dodatkową umowę na tą obsługę w tym konkretnym przypadku? Nie podpisałem, nie podpiszę. To nie jest sprawa prywatna, tylko to jest sprawa pracownicza. Czy używa pan kancelarii prawnej do obsługi urzędu do celu prywatnych? Tak, ja rozumiem. Tak, może pan to rozumie. Dobrze, dziękuję. A ja jeszcze mogę zadać pytanie? No niestety nie. Bo szkoda, że nam pan powiedział, że my jesteśmy chyba niedouczeni, skoro nie rozumiemy sesji. To debilani jesteśmy. Proszę pani, o to chodzi, że przeszkadzacie tu wielu ludzi. Z czym? To zaraz powiem. Zabieramy panu głos. Natomiast powiem, co jest, bo pan to pisze w tej skarze kasacyjnej. Jako strona możemy się odwołać do tego tekstu. Znaczy nie odwołać, tylko możemy coś wnieść. I do kogo ja się mam teraz wrócić? Piszę takie połączenie. Strona, która mi wiosła skargi kasacyjnej, może wnieść do wojewody, do wojewódzkiego sądu administracyjnego odpowiedź na skargę kasacyjną. W terminie 14 dni. Do kogo? Niech pan powie, do jakiej kancelarii prawnej się mogę wnieść? Szanowni państwo, ja kiedyś na sesji powiedziałem, że nie będę się odnosił do żadnych spraw, jakichś tam politykierstwa i innych poza sprawy merytoryczne. Mam do państwa mieszkańców Sołtysów pytanie i do radnych. Czy macie państwo do mnie jakieś pytania dotyczące funkcjonowania urzędu gminy? Jutro będziemy rozmawiać. Jeśli nie, to dziękuję bardzo. To nie jest przedmiotem dyskusji na sesji, proszę pana. To jest przedmiotem. Proszę pana, jesteśmy w sprawy różne. Sprawy różne jesteśmy w punkcie i właśnie omawiamy te różne kwestie. Ja mam nawet obowiązek, nawet sobie to zapisałem, do zapoznania Rady na najwyższej sesji 18-17 miesięcznych, bo taki mam obowiązek. Informuję, żeby było jasne. Ja może jeszcze państwu tylko, bo tu piszę, że są tam i skarga na obniżenie pensji wójta, to jest wspólnota numer 13 28 czerwca 2014 roku i tak już tak. W związku z obniżeniem pensji wójta przez radnych złożył on skargę na bezzasadność podjętej uchwały do USA. Organ stanowiący wniósł o jej oddalenie jako niezasadnej. Wskazał, iż obniżenie pensji wójta nastąpiło zgodnie z uprawnieniami rady, która działała na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy o samorządzie gminy. Natomiast ocena, czy zachodzą okoliczności wskazujące na zmianę wysokości wynagrodzenia wójta, pozostaje w uznaniu Rady Gminy. Skład orzekający wskazał, że wójt jako pracownik samorządowy pozostaje w stosunku pracy, tyle że nie jest to stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę, ale na podstawie wyboru. I tyle takie wyjaśnienie, że z tych powodów prawidłowo ustalenie wysokości wynagrodzenia podlega kontroli sądu powszechnego. Pewne kwestie, niektórzy radni sobie udzielają głosu samo, tak dalej, to proszę.
pan ma jako przewodniczący szczególne prawo, jak widzę. Tak właśnie jest, wie pan? Pan uważa. Nie, tak powiszę, proszę pana. Proszę pana, tak powiszę. A pan tego nie ma. Proszę przepraszam. Proszę nie zarzucać się w sesji. Rozmawialiśmy na przerwie. Wydawało mi się, że pan jest inteligentny, ale widzę, że do pana nie trafia. Dopiero przed chwilą mi pan powiedział, co, gdzie mam mówić, a to nie zabiera mi pan głowę. Pan sam sobie przeczy. Proszę nie zarzucać się z sesji. Dziękuję pan. Pan każdemu radnemu odbiera głos. Ale już pan powiedział, do widzenia. Ja już pan powiedział, do widzenia. Właśnie tak to się robi, że po tych zmianach, proszę państwa, kiedy ja zostałem przewodniczącym, ja cały czas jest robienie pewnej zadymy. I to przez pana wójta, przez pana wójta, przez pana radnego, i ja mówię panią radną wiosnę. Trzy osoby, które bezwzględnie mają swoje problemy. Także to tak to wygląda. A ja nie mam żadnych problemów. Dobrze. Ja z panem. A ja z panią, dziękuję uprzejmie. Pan ma ze sobą. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad? Tak. Pan niestety nie może. Panie przewodniczący, ja chcę panu powiedzieć o tego. Proszę pani, ja nie wiem, co pani spożywa, czy to nie wiem, co pani spożywa. Ale panie, pani ma policja, zapisałem do rzecznika pracy obywatelskiej. To jest prawda. Ale pan właśnie, nie otrzymałem. Gdzie pan otrzymał? Jakie pismo wyszło, panie pani? 21. Takie pismo wyszło od prawników wojewody. I to powinno do pana dotrzeć, więc nie wiem, jakim sposobem jeszcze pan nie ma. Pismo, które pani nie złożyła, bo tutaj? Nie, ja, prawnik, wojewody, proszę pani, do pana na temat nieważności sesji nadzwyczajnej. Nie, to co ja odpowiedziałem wojewodzie, to jest tam to wojewody. Tak jak ja nie wiem, co pani napisała w piśmie, pani mówi do pana wojewody, to państwo wiem, że się zaskarżyli, pan wojewoda, który jest oddział słucha prawda komendy wojewody, że państwo by się zaskarżyli uchwałę. Ja wiem tylko, że uchwały żadnej nie było, więc nie byliście na sesji, nie wiedzieliście, że uchwały nie było, zaskarżyliście jakąś uchwałę, której nie było. Więc jest sprawa przedmiotowa. Dziękuję. Nie, niestety nie. Pan dostał dwa pisma. Pierwsze dostałam ja do wiadomości pana, teraz przyszło drugie pismo. No i dobrze, to przyszło. Pan tak, to jest bardzo proszę nam przeczytać. Tak, tak jakie pani otrzymała? Jakie? Nie, nie. Do pana drugie. Ja otrzymam pismo, które pani żyła, to poinformuję to całościowo radę. Proszę tu przesłać mi pismo, które żeście państwo złożyli, bo ja nie wiem, co żeście zaskarżyli. Dobrze, nie mogę... to na następną. Proszę, proszę, dostarczy do biura rady, ja się odniosę. Bo nie ma problemu, żebyśmy my powiedzieli, o co chodzi. Zresztą nie, to... doskonale widzieliście, że chodziło o to, że sesja nadzwyczajna nie powinna być w ogóle, nie powinna być w ogóle zwołana. Kwestie były dwie do rozstrzygnięcia. To jest pani opinia, pani radna. Ja mówię to, o co nam chodziło, prawda? Chciał pan, żeby radny to wytłumaczyć. Proszę bardzo. Ponieważ studentka radny podpisała wniosek o wprowadzenie sesji nadzwyczajnej i uchwały, na której podpisujemy się za pana odwołaniem i pan zwołał sesję w czwartek o godzinie chyba 12 dowiedzieliśmy się, że w piątek o godzinie 13 będzie sesja, prawda? Ponieważ wiadomo było, że ja mam tego dnia dyżur, co też pan wiedział, bo było to odnotowane, ale rozumiem, ja jestem na tych samych prawach, nie, ale uważam, chwileczkę, teraz ja mówię. No, ja mam takie słowa. Wszyscy radni muszą przynajmniej mieć trochę czasu, nie tylko ja, żeby sobie wolny dzień na taką sesję jednak zabezpieczyć, prawda? W związku z tym my, nie chcąc komplikować naszym kolegom z rady, przede wszystkim tego, żeby taką odpowiedź od nas, że my wycofujemy ten wniosek, nie złożyliśmy w piątek rano, bo każdy już ten wolny dzień by miał. Zrobiliśmy to bardzo szybko, zresztą z kontaktem z panią mecenas, że wystarczy 4 podpisy pod tym, żeby tą uchwałę wycofać. My do panaśmy to złożyli. Tak jak mówię, po opinii prawnej, że jest to wystarczający dokument, żeby pan tej sesji nie zwoływał. Był czas na to, po godzinie 15 czy 16, żeby pan poinformował, a pan tego pouczynił przez diabła. Oczywiście wnioskodawcy się nie stawili, wiedząc, że ta sesja nie musi być.
Kwestia, jeśli chodzi o uchwałę. Uchwała jest niekonsekwencja, przeczytałam dokładnie protokół, który jest w tej sesji nadzwyczajnej. Proszę sobie sprawdzić, możecie Państwo to przeczytać, że najpierw było głosowanie, zresztą tajne, nad Pana odwołaniem, które nie przeszło. Natomiast zaraz obok piszecie Państwo sprawozdanie komisji skrutacyjnej nie z głosowania nad uchwałą, tylko z głosowaniem nad wnioskiem. A w części pierwszej robicie to jako głosowanie uchwały, zresztą jedyny, właściwie jest bardzo niewiele głosowań tajnych, między innymi jedno to, prawda? Więc już jest w ogóle niekonsekwencja. Ale to jest Pani opinia, Pani Rada. Ja Pani powiem, że wszystkie te materiały, o których Pani mówi, to było to przyszło przerwana sesja, to Pani wody, Pani wybór, Pani wybrała sesję lub nie wybrała. Że ja wzgórnie oplatam. Jeśli coś mówię, to też mam jakieś podstawy. Jedno pismo przyszło w kwestii takiej, która była po prostu, było brak materiałów całkowitych, jeśli chodzi o sposób zwołania tej sesji. I ponieważ prawnicy nie mieli wszystkich danych, rzeczywiście wyszło pierwsze pismo, które odpowiada tylko na jedno pytanie. Natomiast, ponieważ zostały sprawy uzupełnione, jest druga opinia, którą czekamy na. Poczekam. Ja najpierw poczekam na pismo, które wy Państwo złożyliście. Ale nie będzie problemu, żebyśmy to przeczytali, naprawdę, bo my nie mamy nic do ukrycia. Bo to wtedy się ustosunkujemy do całości sprawy. Szkoda, że Pan tego nie powiedział wtedy, kiedy ja zadałam pytanie w punkcie czwartym wnioski zapytania radnych, prawda? Bo już do tej pory bym to pismo po prostu przywiozła. Wtedy Pan nie powiedział tego, tylko powiedział Pan, że tam stosownie to powiedzieć. Możecie pić dalej pianę i macie takie prawo do tego i sobie pijcie. Ja swoje obowiązki też wykonuję i proszę mnie nie pouczać, co ja mam robić, bo jak ja nie pouczam również Państwa. Robicie tak, jak piszecie, tu czytam i ja robię to, co do mnie należy. Także ja się z tego też odwdzięczam. Ja się już teraz w takim razie zapytam, czy Pan nie otrzymał pisma, które wyszło od wojewody 21 lipca. Proszę Pana, w tej chwili nie pamiętam, może je otrzymałem, ale dokładnie nie wiem. Jak otrzymam, a nawet jakbym otrzymał, załóżmy, no to cóż ty, no to co? To jest bardzo ważne, bo to pismo ma stwierdzić, czy sesja była ważna, czy nieważna. I Pan nie uważa to chować pod dywan. Czy Pan, no tak, czy Pan już wie? Tak. Pan wie więcej, nie ma dokumentu, Pan ma informację. Ja nie wiem dokładnie, co jest napisane, ale wiem, że pismo wyszło i to niech Pan rozróżnia, bo Pan tutaj nic nie rozróżnia. Niech Pan pisze skargę dalej. Na to, bo jak Pan uważa, że to jest nieważna była sesja i tak dalej, proszę odwoływać się, ma Pan tego prawo. Ja Pan nie mówi drogi, proszę więc napisać skargę na mnie, na to kolejną, na inne rzeczy. Także proszę bardzo, czekam na takie opinie. Czy jeszcze ktoś ma Państwa jakieś spraw różnych? Nie ma, zamykam dyskusję. Wysoka Rado, przechodzimy do ostatniego punktu 10. Zamknięcia obrad. Zamykam 51. sesję Rady Gminy. Dziękuję Państwu za przyjęcie.